Gdy Pan Jezus przyjdzie po swoich, zabrać do nieba, jak słyszeliśmy, to Kościół, czyli chrześcijanie, czyli ci, którzy są zbawieni z czasu łaski, będą wzięci na powietrze razem z wierzącymi, którzy zmarli już przed pochwyceniem, łącznie z wierzącymi czasów Starego Testamentu, którzy uwierzyli Bogu i zostało im to poczytane ku usprawiedliwieniu. I takie jest miejsce, które nam mówi o tym słowie zbawienie, które tutaj mieliśmy użyte najpierw w znaczeniu zbawienia przez uwierzenie Panu Jezusowi Chrystusowi. Jeśli wierzysz w Jezusa, masz życie wieczne, bo Pan Jezus powiedział, kto wierzy we mnie, ma życie wieczne. To życie wieczne to jest właśnie to zbawienie, które ma się od razu, natychmiast, w momencie, kiedy się uwierzyło. Jest też drugi aspekt zbawienia, to jest też Biblia używa na to określenie słowa zbawienie, bo my też w codziennym języku używamy niektórych słów w różnych znaczeniach. Na przykład takie słowo zamek używamy w znaczeniu zamknięcia drzwi, używamy w znaczeniu zamka błyskawicznego, używamy w znaczeniu wielkiej budowli obronnej. Tak samo słowo ciało w Biblii ma różne znaczenia, czy to nasze fizyczne ciało i krew, czy też w znaczeniu starej natury, która żyje w nas, mimo że już jesteśmy narodzeni na nowo i tak dalej. Tak samo, jeśli chodzi o zbawienie, to ono ma różnego rodzaju użycie. I takim drugim przykładem użycia jest właśnie użycie tego zbawiania nas regularnie w czasie chodzenia po ziemi, gdy wołamy do Pana, aby nas uratował z mocy grzechu w tym codziennym życiu. Czyli na przykład mam jakieś uzależnienie, mam jakieś przyzwyczajenie, które zaczynam ze Słowa Bożego widzieć, że nie jest dobre. Ja kiedyś tak miałem, że paliłem 40 papierosów dziennie i byłem już wierzący, co było wielkim pośmiewiskiem dla ludzi, którzy mnie obserwowali, bo z papierosem w gębie czytałem Biblię i świat to widział, ale ja jeszcze wtedy tego nie widziałem. I w pewnym momencie zacząłem to dostrzegać, że to nie pasuje do wierzącego i zacząłem też wołać do Pana i w pewnym momencie doszło do tego, że Pan mi dał wolność od tego. Dalej, będąc uzależnionym, mogłem już właśnie z mocy Bożej nie kontynuować ulegania temu przyjemnemu wtedy, jak myślałem, uzależnieniu. I to jest właśnie takie zbawianie w życiu codziennym. Ale jest też zbawienie w znaczeniu takim, które będzie właśnie w momencie, gdy przyjdzie Pan Jezus, weźmie nas do siebie i zbawi nas od w ogóle obecności grzechu. Całkowicie będziemy w miejscu, gdzie grzechu nie będzie. I wtedy, kiedy to się dla nas stanie, gdy weźmie nas do nieba Pan Jezus, na ziemi zacznie się wielki ucisk siedmioletni. I w pierwszej księdze Mojżeszowej, 49 rozdział, też jest użyte słowo zbawienie. Używa go patriarcha Jakub. I przeczytam 49 rozdział od 16 wersetu. Dan sądzi swój lud, jak każde plemię izraelskie. Niech będzie Dan wężem na drodze, żmiją na ścieżce, co kąsa w pęcinę konia, tak, że jeździec spada na wznak. Zbawienia Twego oczekuję, Panie. Jakub tutaj widział swojego potomka, co do ciała, który był z Dana, że będzie przedstawicielem wrogich Izraelowi sił. My wiemy już z pism Nowego Testamentu, że po prostu będzie to antychryst, człowiek grzechu, wywodzący się z ziemi, czyli z Izraela, bo tak mówi objawienie 13 rozdział.
że to będzie zwierzę wychodzące z ziemi, bestia. I tenże osobnik będzie tutaj z pokolenia Dan, jak podejrzewamy na podstawie tego proroctwa Jakuba. I żmija na ścieżce, czyli pokazuje na to właśnie związek z wężem, czyli wrogiem Bożym, a na ścieżce, czyli jest to łażące po ziemi i jest tutaj widać, że wywołuje to chęć zbawienia, oczekiwanie zbawienia od Boga dla Jakuba. To będzie 7 lat po zabraniu Kościoła z ziemi. Wtedy po 7 latach od pochwycenia to zbawienie dla Izraela nadejdzie. Kto wytrwa do końca z Izraela, ten będzie zbawiony. Kto wytrwa do końca tego 7-letniego okresu, osobiście doczeka przyjścia Pana Jezusa na ziemię. A na to, jak blisko już jesteśmy tego okresu, wskazuje nam m.in. pierwszy list Pawła do Tymoteusza, 4 rozdział. I tutaj mamy wyraźnie pokazane w pierwszych wersetach, a Duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary i przystąpią do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich, uwiedzeni obłudą kłamców naznaczonych w sumieniu piętnem występku, którzy zabraniają zawierania związków małżeńskich, przyjmowania pokarmów, które stworzył Bóg, aby wierzący oraz ci, którzy poznali prawdę, pożywali je z dziękczynieniem. Bo wszystko, co stworzył Bóg, jest dobre i nie należy odrzucać niczego, co się przyjmuje z dziękczynieniem. Albowiem zostają one poświęcone przez Słowo Boże i modlitwę. Tego będziesz braci nauczał. Gdy tego będziesz braci nauczał, będziesz dobrym sługą Jezusa Chrystusa, wykarmionym na słowach wiary i dobrej nauki, za którą poszedłeś. A pospolitych i babskich baśni unikaj, ćwicz się natomiast pobożności, bo ćwiczenie cielesne przynosi znikomy pożytek, pobożność natomiast do wszystkiego jest przydatna, ponieważ ma obietnicę życia teraźniejszego i życia przyszłego. Prawdziwa to mowa i warta chętnego przyjęcia, gdyż trudzimy się i walczymy, dlatego że położyliśmy nadzieję w Bogu żywym, który jest Zbawicielem, czyli znowu to słowo zbawienie, ale w odniesieniu do Boga, który jest Zbawicielem wszystkich ludzi, zwłaszcza wierzących, to głoś i tego nauczaj. I tutaj widzimy wyraźnie, bo i Duch Święty mówił wyraźnie, że te późniejsze czasy, które Jan już w pierwszym wieku mówił, że to już jest ostatnia godzina, czasy ostateczne się zaczęły na ziemi w momencie, gdy Pan Jezus przyszedł na ziemię i to mówili do Hebrajczyków, że w ostatnich czasach przemówił do nas w Synu. I to widzimy, że to się zagęszcza coraz bardziej i na przykładzie tych dwóch rzeczy tutaj możemy to prześledzić, jak bardzo gęsto się już robi. Gdy weźmiemy na przykład zakazywanie pokarmów, jakieś parę lat temu pokazała się taka dyrektywa, że do 2030 roku plan taki progresywny czy łagodny to jest taki, żebyśmy rocznie ileś tam tego mięsa jedli i plan z kolei ambitny, żebyśmy go w ogóle nie jedli. A przecież zostają one poświęcone przez słowo i modlitwę i każdy pokarm należy przyjmować z dziękczynieniem i nie należy odrzucać niczego, co Bóg stworzył. Natomiast zaczęło się to niewinnie. Ja pamiętam, że za moich czasów i mleko jadłem, i mięso jadłem i nikomu do głowy nie przyszło, żeby z tej kolejki 15-godzinnej za kilogramem schabowego wyjść, bo nie będę jadł mięsa, albo z dwugodzinnej kolejki za mlekiem wyjść, bo nie będę pił mleka. Było to dobre i błogosławione. Potem faktycznie medyczna wiedza potwierdziła, że są osoby, które tego jeść nie mogą. Ale potem doszła do tego rzecz
moda. Moda, czyli różnego rodzaju celebryci zaczęli się chwalić, że tego nie jedzą, tamtego nie jedzą. Nie ze wskazań medycznych, bo wręcz nawet są doniesienia, że niektórzy rodzice zagłodzili dziecko, nie dając mu mięsa i dziecko popadło w poważne kłopoty zdrowotne i zmarło. I takich spraw było dosyć dużo, bo ja nawet aż o 3 niezależnych czytałem. Więc tych przypadków musi być więcej, bo o większej liczbie w ogóle nie doniesiono. I teraz, jeżeli popatrzymy na to, nie jest to coś, co nas zaskakuje, że zaczyna się najpierw moda na niezawieranie związków małżeńskich. Na razie zakazów zawierania związków małżeńskich poza jakimiś szczególnymi przypadkami nie ma. Na przykład jak ktoś ma jakiś zawód, jest agentem służb specjalnych, no to może dostaje zakaz zawierania związku małżeńskiego. Ale generalnie, jeśli nie jest w jakichś specjalnych służbach, czy to religijnych, czy państwowych, to takich zakazów na razie powszechnie nie ma. Ale jest moda. Jest coraz mniejszy szacunek dla instytucji małżeństwa i potem wejdą zakazy. Bo już na przykład kiedyś słyszałem wypowiedź jakiegoś ważnego przedstawiciela ruchu zielonego czy czerwonego, który mówił, że małżeństwa to jest siedlisko korupcji, bo taki polityk jak ma dzieci, to je potem upycha i jak ma żonę, to upycha i to jest aspołeczne, żeby polityk miał żonę i dzieci. Więc już tego typu wypowiedzi pokazują, że zaczynają się różnego rodzaju presje, a potem jak już będziemy w niebie, to tu na ziemi, gdy będzie ten rząd antychrysta, ten rząd człowieka grzechu, to i o jedzeniu niektórych pokarmów będzie trzeba zapomnieć. Zresztą, jak widzimy w objawieniu, tam w ogóle nie jest wymienione mięso. Tam jest miarka pszenicy za denara i inny produkt, także pochodzenia roślinnego. W ogóle nie ma wspomniane, że ci ludzie jedzą mięso, co jest bardzo też tak w powiązaniu. Może przeoczyłem, może za duży wniosek wyciągam, ale w tym kontekście by to nawet pasowało. I my jako wierzący mamy przywilej i wolność. Jeśli nie mamy przeciwwskazań medycznych, możemy jeść wszystko i za wszystko dziękować, radując się tym, że ćwiczenie cielesne, czyli różnego rodzaju troska o ciało przynosi niewielki pożytek. Jakiś pożytek tam przynosi, bo faktycznie dzisiaj mnie boli, załóżmy, kręgosłup. Jakbym trochę więcej zadbał o siebie, wczoraj siedział wolniej, mniej na krześle, no to może by mnie dzisiaj mniej bolał. Jest to jakiś pożytek, bo bym się bardziej skupił na zgromadzeniu, bo ten ból mógł mnie rozpraszać. Ale jest tutaj wyraźnie powiedziane, że pobożność do wszystkiego jest przydatna i ma ona obietnicę życia teraźniejszego, bo faktycznie to życie teraźniejsze wierzącego, jeśli jest powiązane z pobożnością, jest wydajne, jest życiem w obfitości i przyszłego, bo my tutaj się przygotowujemy do wiecznej służby i ten krótki czas, który tutaj żyjemy, 70, może 80 lat, ale wierzący chrześcijanie najczęściej szybciej odchodzą na emeryturę, jak obserwujemy, gdy Pan powołuje braci, to raczej to są dużo niższe lata, dlatego że nasz pracodawca jest dobrym pracodawcą i nie przeciąga zatrudnienia. I jeżeli teraz wiemy, że to jest już odrobiona lekcja z ziemi, to Paweł powiedział, pragnę się rozstać z życiem i być z Chrystusem, bo to dla mnie osobiście daleko lepiej być już z Chrystusem. Jedynie dla was tutaj jeszcze mam parę rzeczy do wykonania, no to dla was to tutaj jeszcze parę rzeczy, jeszcze parę listów muszę napisać, jeszcze muszę kilka spraw wyjaśnić, ale jak tylko to już będzie, jak dopełnię Słowo Boże, to już mnie nie ma. Idę do Chrystusa. Każdy wierzący ma do wykonania różnego rodzaju zadania, które Pan mu dał. I albo wykona je i jest odwołany, albo nie wykona i jak Pan widzi, że nie wykona,
to zabiera go karnie wcześniej albo jakiś inny sposób go dyscyplinuje, żeby jednak wykonał. Więc tutaj, jeżeli widzimy, to my jesteśmy zawieszeni między dwoma światami i było wspomniane drugi list do Koryntian, 5 rozdział. I chciałbym, żebyśmy jeden fragment stamtąd wzięli. Drugi list do Koryntian, 5 rozdział, od 16 do 19. Dlatego już odtąd nikogo nie znamy według ciała, a jeśli znaliśmy Chrystusa według ciała, to teraz już Go nie znamy. Tak więc jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe, a wszystko to jest z Boga. I teraz może faktycznie wystarczą te dwa wersety. Czyli widzimy, że na podstawie tego, że ktoś uwierzył w Pana Jezusa Chrystusa, jest nowym stworzeniem. Czyli jeszcze ciało jest w tym starym stworzeniu, jeszcze te relacje nasze, czy to pracownicze, czy inne, są według zasad starego stworzenia, ale jeśli chodzi o ducha i duszę, to jest to już nowe stworzenie. Stare przeminęło, wszystko stało się nowe. W momencie pochwycenia również ciało zostanie przemienione w nowe ciało i już wtedy wszystko zostanie już w nowym stworzeniu. Natomiast jest tutaj zasada taka, już odtąd nikogo nie znamy według ciała. To jest bardzo ciekawe. Nikogo nie znamy według ciała. Czyli jeśli rozmawiamy z kimś, to zawsze powinniśmy pamiętać, że nie mamy znać tej osoby według ciała, tylko właśnie według potrzeb duszebnych i duchowych. Jeden wierzący był na lotnisku i nie wiedział, że koło niego stoi strasznie znany jakiś sportowiec i zaczepił go, bo czekali chyba do odprawy i rozmawiali jak równy z równym. Ten mu opowiedział Ewangelię. Nie znał go według ciała, bariery nie miał, mógł ogłosić mu Słowo Boże. Potem się dowiedział, że rozmawiał ze strasznie znanym człowiekiem, do którego w ogóle nie ma normalnie żadnych szans dojść nikt z Ewangelią czy w inny sposób. I co ciekawe, jeśli znaliśmy Chrystusa według ciała, bo niektórzy w tamtym czasie, gdy Paweł to pisał, znali Chrystusa według ciała, to teraz już nie znamy. I to też jest dla nas wskazówka, że my nie mamy sobie wyobrażać Pana Jezusa według ciała, według naszych cielesnych standardów. Czyli, że sobie zrobimy jakiegoś rodzaju tutaj wyobrażenie, tak? Czyli jak Chrystus na przykład chodziłby ubrany, albo jak Pan Jezus Chrystus zrobiłby coś innego tu według ciała. Nie, my Go znamy według tego, że On jest odwiecznym Synem Bożym, który nas odkupił i który, będąc w ciele, złożył to ciało dla nas w ofierze, aby odkupić nas od należnej nam kary piekła wiecznego. I tak samo my mamy swoje ciała składać jako ofiary żywe, tak mówi list do Rzymian, 12 rozdział. Żyjąc tutaj, mamy generalnie do wykonania zadania, które powierzył nam Pan, oczekując właśnie Pana Jezusa, który przyjdzie z nieba i weźmie nas do siebie i nas zbawi od obecności grzechu. Już jesteśmy zbawieni raz na zawsze od konsekwencji grzechu, bo nie mamy już żadnej świadomości grzechów, jak mówi list do Hebrajczyków, jeśli jesteśmy pojednani z Bogiem, bo już ta bariera została raz na zawsze usunięta i jesteśmy raz na zawsze zbawieni. Ale też będziemy pomiędzy tymi dwoma punktami, uwierzenie w Pana Jezusa i zbawienie raz na zawsze, a drugi punkt, zbawienie naszego ciała i zabranie nas z miejsca, gdzie jest grzech, czyli zabranie nas z ziemi do nieba na powietrze, to po drodze jest jeszcze proces codziennego ratowania nas z takich właśnie naszych błędnych przyzwyczajeń, które jeszcze w ciele mieliśmy i z których mamy się oczyszczać. Tak powiedział Paweł do Tesaloniczan, że wy przyzwyczajeni kiedyś do, nie do Tesaloniczan, do Koryntian, przyzwyczajeni do bałwochwalstwa, robicie to lub tamto. My jesteśmy jeszcze w wielu rzeczach przyzwyczajeni do starych
ludzkich, ziemskich rozwiązań. I mamy czytać Słowo Boże, oczyszczać umysł, żeby z tych naszych przyzwyczajeń być zbawiani przez Słowo Boże, oczyszczani od tych naszych durnych, babskich baśni, którymi się kierujemy w swoim codziennym życiu. Tutaj, jeśli chodzi o tą myśl, i poczęli się wszyscy jeden po drugim wymawiać, i Pan Jezus pokazuje, że te wymówki w jego przypadku są nielegalne i go tutaj w żaden sposób nie satysfakcjonują. To pokazuje, że Pan Jezus jest większy i od Mojżesza, i od Eliasza. Bo prawo mojżeszowe w piątej księdze mojżeszowej, czyli księdze drugiego prawa, w rozdziale 20, mówiło, że taka wymówka jak najbardziej jest dla Mojżesza wystarczająca. Gdy wyruszysz na wojnę przeciwko swoim nieprzyjaciołom i zobaczysz, że koni i wozów wojennych i wojska jest u nich więcej niż u ciebie, to nie bój się ich, gdyż jest z tobą Pan, Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej. A gdy już będziecie mieli ruszyć do walki, wystąpi kapłan i przemówi do ludu i powie do nich: słuchaj Izraelu, ruszacie dziś do walki przeciwko waszym nieprzyjaciołom. Niech nie upada wasze serce, nie bójcie się, nie trwóżcie się i nie lękajcie się ich, gdyż Pan Bóg wasz idzie z wami, aby walczyć za was, z waszymi nieprzyjaciółmi, aby was wybawić. Następnie przemówią do wojowników nadzorcy tak: jeżeli ktoś z was zbudował nowy dom, a jeszcze go nie poświęcił, niech wróci do swojego domu, aby nie zginął w walce i by ktoś inny, nie poświęcił go. I jeżeli ktoś zasadził winnicę, a jeszcze z niej nie korzystał, niech idzie z powrotem do swojego domu, aby nie zginął w walce i by ktoś inny z niej nie skorzystał. A jeżeli ktoś zaręczył się z kobietą, a jeszcze jej nie pojął, niech idzie z powrotem do swojego domu, aby nie zginął w walce i by ktoś inny jej nie pojął. I wyraźnie widać, jeśli nadzorcy jeszcze mieli powiedzieć, mówią do wojowników tak: jeżeli ktoś jest bojaźliwy i lękliwego serca, niech idzie z powrotem do swojego domu, niech nie osłabia serca swoich braci jak swoich. I tutaj widać, że u Pana Jezusa te wymówki nie są wystarczające, żeby się wymówić z tej wieczerzy, bo Pan Jezus jest większy od Mojżesza i też jest większy od Eliasza. Mamy tego dowód w pierwszej księdze królewskiej. Pierwsza księga królewska, rozdział 19. I tutaj widzimy 19 werset. I odszedł więc stamtąd i znalazł Elizeusza, syna Szafata, przy orce. 12 zaprzęgów szło przed nim, a on był przy 20. Eliasz podszedł do niego i zarzucił na niego swój płaszcz. Wtedy opuścił woły, pobiegł za Eliaszem i rzekł: pozwól mi pocałować mojego ojca i moją matkę, a potem pójdę z tobą. A on mu odpowiedział: idź, ale potem wróć. Pan Jezus mówi: nie, nie żegnaj się ze swoim ojcem i ze swoją matką, to jest mniej istotne niż ta wieczerza, na którą cię zaprosiłem, bo Pan Jezus jest większy i od Mojżesza, i od Eliasza. I dlatego Pan Jezus tutaj w tym podobieństwie przywołuje te trzy fakty jako niewystarczające wymówki, bo Jezus jest większy od Eliasza i jest większy od Mojżesza. Także tutaj widzimy, że ten gospodarz się rozgniewał. Gniew Boży jest jednym z atrybutów Bożych i Bóg gniewa się na grzech. Gniewa się, dlatego że ta kwestia jest jak najbardziej kwestią naruszającą Bożą świętość. I stąd ten pośpiech. Wyjdź prędko. Prędko, szybko.
Dlaczego? Dlatego, że to jest kwestia niecierpiąca zwłoki. Nie można zwlekać w sprawie zbawienia. Jest to bardzo ważne, żeby zauważyć, że tutaj jest też wyraźna kwestia taka, że zbawienie jest głoszone wszystkim. Najpierw ochotnikom, a potem tym, którzy mają być znalezieni tam, gdzie nie byli wezwani pierwotnie, prawdopodobnie z ludzkich zaniedbań, i między opłotkami, i mają być zachęcani, a wręcz przymuszani, by weszli. I też jest bardzo ważne w 24 wersecie kwestia taka, że nie ma czegoś takiego jak uniwersalne zbawienie. Jest taka herezja mówiąca, że skoro Pan Jezus umarł za cały świat, to wszyscy prędzej czy później będą zbawieni. Ostatnio Kościół rzymskokatolicki coraz częściej się odwołuje do tej herezji, choć oficjalnie jeszcze to nie jest w ich dokumentach. To coraz częściej jego różni, czy to głosiciele YouTube'owi, czy inni, nawołują do tego, żeby w ten sposób interpretować tą kwestię. Natomiast 24 werset jednoznacznie demaskuje, że będą ludzie, którzy trafią do piekła. Albowiem mówię wam, że żaden z owych zaproszonych mężów nie skosztuje mojej wieczerzy. Czyli jeśli ktoś odrzucił zaproszenie Pana Jezusa, to pójdzie do piekła. Drugi list do Koryntian, 5 rozdział, 17 werset mówi: tak więc jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa i poruczył nam służbę pojednania. To znaczy, że Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków, i powierzył nam słowo pojednania. Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jak gdyby przez nas Bóg upominał, w miejsce Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. Pod koniec pierwszego stworzenia, które Bóg uczynił, odpoczął od swojego dzieła. I tutaj ten 14 rozdział też się zaczyna kwestią odpocznienia, sabatu, ale wiemy, że Pan Jezus powiedział, że Ojciec działa i ja działam. Właśnie z powodu grzechu, który wszedł na świat, ta praca, którą tutaj mamy też jako nowe stworzenie, kto jest w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. Dopóki się to nie zakończy, to Bóg działa. Oczywiście, jak mieliśmy podkreślone, Pan Jezus, umierając na krzyżu, wszystko wykonał, ale tu jeszcze ta sytuacja jest przed ukrzyżowaniem, dlatego to działanie jeszcze tutaj jak najbardziej się odbywało. I teraz mieliśmy to wezwanie, że w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jak gdyby przez nas Bóg wzywał. Tutaj 23 werset mówi: wyjdź na drogi między opłotki i... No, jest bardzo mocne słowo. Przymuszaj, by weszli, i niech będzie zapełniony dom mój. Jest tak, że ratowany człowiek czasami jest otumaniony i nie wie, co jest dla niego dobre. Ci, którzy mają dzieci, wiedzą, że jako rodzice często muszą podejmować decyzje niepopularne, bo dziecko chce coś, co rodzic wie, że nie jest dla niego. Tak samo, jeśli mamy w zborze różne funkcje, to wzorzec biskupa, którym miał się kierować, miał umieć domem zarządzać, czyli musiał mieć takie doświadczenia za sobą, że czasami musi podejmować strategiczne decyzje dobre dla wszystkich wierzących, niekoniecznie kierować się interesem zgłaszanym przez tych, którzy mówią, bo jak się ratuje ludzi,
to często jest tak, że ratownicy w pierwszej kolejności idą do tych, którzy nic nie mówią. Ci, którzy krzyczą, znaczy mają siłę, żeby krzyczeć. Ci, którzy są w najgorszym stanie, tuż przed tym, zanim będzie można im w ogóle pomóc, milczą. I to jest podstawowe ABC ratownika. A my jesteśmy ratownikami. I mamy iść w takie miejsca, po pierwsze, gdzie mamy wynajdywać ubogich, ułomnych, ślepych i chromych. Oni nie przyjdą, bo są chromi. Oni nie dostrzegą, bo są ślepi. Oni nie dadzą rady zorientować się, bo są ułomni. Oni są ubodzy, więc nie dojadą, bo nie mają pieniędzy, za co by dojechać. I mają tylko na najbliższe potrzeby, albo w ogóle nawet na to nie mają. I mamy ich wynajdywać między opłotkami. Oni nie chcą, więc mamy ich przymuszać, by weszli. To nie są ludzie, którzy zgłaszają, że o, ja bym chciał iść za Jezusem. Nie, on myśli, że on chce iść za Najświętszą Marią Panną, albo za Buddą, albo za jakimś psychologiem. I tutaj też mamy w Judy podobne wezwanie. Judy, 23 werset. Pan Jezus pracuje, Ojciec pracuje, pracował, a my teraz jesteśmy jako Jego pracownicy także w tej służbie na podstawie doskonałego dzieła dokonanego przez Pana Jezusa. I 23 werset Judy mówi tak. Wyrywając ich z ognia, ratujcie ich. Czasami człowiek, który jest już w płonącym budynku, stracił przytomność i trzeba go wyciągnąć, bo spłonie, zginie. On nie zgłasza, że chce. Dla drugich miejcie litość połączoną z obawą, mając od razu nawet do szaty skalanej przez ciało. Jeśli chodzi o ten 23 Gdańska, to poddaję nieco ciekawiej. A drugich przez postrach do zbawienia przywódźcie. Bardzo mocne sformułowanie. Czyli mamy służbę przymuszania. Mamy mówić, że Pan Jezus już został złożony na doskonałą ofiarę, wszystko już jest gotowe, każdy może wejść, ale mamy bardzo trudnych ludzi do zaproszenia. W objawieniu Jana, 3 rozdział, 17 werset, Pan Jezus mówi do zboru w Laodycei, bogaty, ponieważ mówisz, bogaty jestem i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś pożałowania godzien, nędzak i biedak, ślepy i goły. I tutaj jest podobnie, figuratywnie, czyli uczta nie jest dosłownym posiłkiem. Tak samo tutaj chodzi o tych, którzy są ubogimi, ułomnymi, ślepymi i chromymi w sposób przede wszystkim w zakresie duchowym. Ja zawsze, jak są opowiadane świadectwa i ktoś tam opowiada, że szukał Boga i Go znalazł, jak patrzę na swoje nawrócenie, to ja byłem właśnie takim zaczadziałem w ogniu. Przyszedłem na ewangelizację jako pewny siebie, młody człowiek, który zjadł wszystkie rozumy i tam nawet była to trochę zielonoświątkowa usługa tego ewangelisty. On tam kogoś podnosił z wózka na tym, a ja wtedy byłem oczytany w książkach New Age i stwierdziłem, że ja sobie jakiś poradnik przeczytam i też będę umiał ludzi podnosić z wózka, czy w inny sposób sobie z takimi rzeczami poradzę. Więc wierząc w ewolucję, brak potrzeby Boga, byłem tam ze względu na kolegę, żeby go wyciągnąć z tego chrześcijaństwa, bo mi chłopak wziął i zwariował i zaczął coś o Panu Jezusie mówić, a to był kumpel i od wódki, i od innych używek młodzieńczych. I nie potrzebowałem Boga, nie zgłaszałem potrzeby Boga. Byłem ślepy, ułomny, zaniesiony tam przez kolegę, chromy. Uważałem, że mam wszystko, co potrzebuję. Ale to właśnie pytanie, kto chce iść za Panem Jezusem?
wszystko zmieniło, bo dusza krzyczała: Jezus Cię nigdy nie oszukał. Wszyscy Cię oszukali, sam się oszukałeś, oszukali Cię koledzy, oszukała Cię rodzina, oszukali Cię pracodawcy, każdy Cię oszukał, ale Jezus jest jedynym godnym zaufania. I właśnie o to mi chodziło w tej wypowiedzi, że my mamy wokół siebie pełno takich, którzy nie mają żadnych sygnałów. Są ułomni, oni leżą w tym barłogu jak ten Bartymeusz, owinięci swój łachman, który uważają za swój skarb. I to jest tak, że tylko i wyłącznie musimy pamiętać, że my jesteśmy do nich posłani. Oni nie chcą, mamy ich przymusić, mamy ich wyrwać, bo oni nie wywołają sami z siebie żadnego poszukiwania. Sytuacja, w której Pan Jezus w właściwy sposób przedstawia, w jaki sposób przestrzegać sabatu. Ten cytat z kolei: lecz gdy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych, ślepych. Nawet ma w naszym przekładzie adres do 5 Księgi Mojżeszowej, 14:29, czyli Księgi Drugiego Prawa. I tam mamy wyraźnie powiedziane na stronie 212: wtedy przyjdzie lewita, ponieważ nie ma on działu i dziedzictwa z tobą, oraz obcy przybysz, sierota i wdowa, którzy są w twoich bramach i będą jedli i nasycą się, aby ci błogosławił Pan, Bóg twój, w każdym dziele twojej ręki, które będziesz wykonywał. I ten fragment jest fragmentem rozstrzygnięcia dotyczącego tego, co Izraelita ma zrobić z pieniędzmi przeznaczonymi dla Boga. I tutaj jest 26 werset: i wydasz te pieniądze na to wszystko, czego zapragnie twoja dusza, z bydła, owiec, wina, napoju upajającego i wszystkiego, czego zapragnie twoja dusza, i będziesz tam jadł przed Panem, będziesz się weselił, ty i twój dom oraz lewita, który jest w twoich bramach. Nie opuścisz go, gdyż on nie ma działu i dziedzictwa z tobą. Pod koniec 3 lat oddzielisz całą dziesięcinę z twoich plonów tego roku i złożysz ją w swych bramach. Oczywiście tutaj jest też ważny kontekst, bo na przykład 15 rozdział, 14 werset mówi, 4 werset mówi: bo oczywiście nie będzie u ciebie ubogiego, gdyż Pan błogosławić ci będzie w ziemi, którą Pan Bóg twój daje ci w dziedziczne posiadanie. Ale kawałek dalej jest: jeśli jednak będzie ktoś ubogi, tutaj od 7 wersetu, spośród twoich braci w jednej z twoich bram, w twojej ziemi, którą Pan twój Bóg ci daje, to nie zamkniesz swojego serca i nie zaciśniesz swojej ręki. Dla tych uczonych w piśmie, którzy uważali, że jest wszystko świetnie i wspaniale, ci biedni, ci ubodzy, ci ślepi byli dowodem na to, że nie chodzą drogami Bożymi, że Bóg się na Izrael gniewa. Bo tak było właśnie powiedziane, że jeśli będą przestrzegać zakonu, jeśli będą przestrzegać prawa Bożego, to ubogiego nawet w ich kraju nie będzie, bo będą wszyscy zasobni. I tutaj faktycznie te wszystkie choroby, które ich spotykały, też były świadectwem gniewu Bożego, bo tak było to zapowiedziane właśnie w prawie Mojżesza. I z tego powodu tutaj była taka próba wyparcia. Ludzie, którzy mieli zasoby, no nie zapraszali ubogich, znaczy nie ma problemu. Nie ma cesarza nad nami, nie ma tutaj żadnych tego typu kwestii. Była to całkowicie taka sytuacja, no wbrew prawdzie, taka, można by powiedzieć, teologia sukcesu dzisiejsza, czyli jest nawet takie zapieranie temu, co widać przez oczy, że cała sytuacja dookoła aż krzyczy, że Bóg nie jest zadowolony, a oni wydawali, że jest wszystko jak najbardziej w porządku.
I tutaj też widzimy Pana Jezusa jako pewnego człowieka, który przygotował Wielką Wieczerzę i Pan Jezus tego argumentu używa jako przykład sytuacji, gdzie On jako ten, który potrafi błogosławić, zaprasza. Zaprasza do siebie, do... I tutaj możemy różne rzeczy postawić. Taka najbardziej oczywista to jest kwestia zbawienia. Czyli, że Bóg daje zbawienie darmo z łaski i każdy jest chętnie zaproszony. I niestety ludzie z różnych dobrych powodów nie chcą przyjść do Zbawiciela. Widzimy, że 18 werset mówi: wszyscy jeden po drugim zaczęli się wymawiać. Pierwszy mówi: kupiłem pole, czyli dobra rzecz. Kupiłem pole, chcę pracować, chcę zarabiać na siebie. Muszę je zobaczyć. No kto nie chciałby zobaczyć tutaj nieruchomości, jeżeli ma z niej czerpać korzyść, aby budować swoje bogactwo zgodnie z tym, co zaplanował. Dobra rzecz. Dobre jest największym wrogiem najlepszego. Jest takie powiedzenie. I właśnie często dobre rzeczy stają nam na drodze najlepszego. Warto zerknąć do Mateusza 13, 44, 45, 46. Tutaj jest słowami Pana Jezusa przedstawione właśnie ta ofiara krzyża z takich dwóch ważnych aspektów. Najpierw 44 werset rozdziału 13 Mateusza. Podobne jest Królestwo Niebios do ukrytego w roli skarbu, który człowiek znalazł, ukrył i uradowany odchodzi i sprzedaje wszystko, co ma i kupuje oną rolę. Wcześniej przed tymi słowami Pan Jezus zdefiniował rolę jako świat, czyli tymi zbawionymi jest ten skarb. Pan Jezus sprzedał wszystko, co miał i kupił cały świat, ale tylko i wyłącznie ci, którzy zaliczają się do tego skarbu, czyli ci, którzy uwierzą Panu Jezusowi Chrystusowi, są celem tego zakupu. Niestety wszyscy inni nie skorzystają z tego zbawienia, choć mogliby, bo oczywiście wystarczy ta ofiara na to, żeby każdy, kto uwierzy Panu Jezusowi, był zbawiony. Ale niestety wiara nie jest rzeczą każdego człowieka. Wiara nie jest rzeczą wszystkich. 45 i 46 werset. Dalej podobne jest Królestwo Niebios do kupca szukającego pięknych pereł, który gdy znalazł jedną perłę drogocenną, poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił ją. Tutaj Pan Jezus jest przedstawiony jako właśnie ten kupiec, który szuka pięknych pereł, a tą piękną perłą jest Kościół. Kościół, czyli tylko i wyłącznie ci, którzy są przed założeniem świata wybrani w Chrystusie jako ci, którzy właśnie są już w Chrystusie raz na zawsze tą oblubienicą. I można by powiedzieć, że tutaj widzimy kwestię taką, że tym zamiarem było znalezienie już od dawien dawna. Jeśli popatrzymy jeszcze na Ewangelię Łukasza, 22 rozdział, 42 werset, tam Pan Jezus o grójcu modli się: Ojcze, jeśli chcesz, oddal ten kielich ode mnie, wszakże nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. A ukazał mu się anioł z nieba umacniający go. W śmiertelnym boju jeszcze gorliwiej się modlił i był pot jego jak krople krwi spływające na ziemię. Ta modlitwa Pana Jezusa została wysłuchana, ale w tym zakresie właśnie widzimy, że nie było możliwe, aby ten kielich był oddalony. Dlatego ta druga część tej modlitwy została wysłuchana. Twoja wola niech się stanie, nie moja. Pan Jezus oczywiście nie miał nic przeciwko temu, żeby być miłą wonnością dla Boga jako ofiara. Nie miał nic przeciwko temu, żeby odkupić, właśnie kupić tą perłę. Ale tutaj problemem był grzech, który miał być położony na świętego. W trzech godzinach ciemności na Pana Jezusa, jedynego sprawiedliwego, którego nosiła ta ziemia,
zostały włożone wszystkie grzechy wszystkich grzeszników, którzy uwierzą w Jego doskonałą ofiarę. I to ten grzech był powodem, że jeśli dałoby się inne rozwiązanie znaleźć niż włożenie na świętego, sprawiedliwego grzechu, no to lepiej by było, żeby tego nie robić. Ale oczywiście nie było takiej możliwości. Bóg nie może koło grzechu przejść obojętnie. Grzech musi być osądzony i zgładzony i nie ma innej możliwości. Nie może być tak, że Bóg wzruszy ramionami na grzech i powie, no kocham was i grzech nie jest problemem. Nie, problemem jest grzech i on musi być osądzony i zgładzony i właśnie był ułożony na sprawiedliwego. I jeszcze takie praktyczne rzeczy, jak już kilka takich haseł powiedzieliśmy sobie odnośnie małżeństwa. Ja pamiętam takie bardzo mądre zdanie, które mi dało przejść przez wiele kryzysów małżeńskich. I to powiedział mi doświadczony wierzący, właśnie też na podstawie Słowa Bożego, że mąż jest zobowiązany dać w małżeństwie 100%, a oczekiwać 0%. I też się zwrócił do mojej wtedy kandydatki na żonę, powiedział, że żona ma dawać 100%, a oczekiwać 0%. Jeżeli ta zasada będzie kierowała małżonkami, to nie ma możliwości roszczeń z jednej i z drugiej strony. Bo nawet jeżeli czujemy, że jest zaburzona równowaga, to ta równowaga nie jest zaburzona, jeśli pamiętamy o tej zasadzie, że ty masz dać 100%, a oczekiwać 0%. Czy mąż daje ci 1%, a ty dajesz mu 99%, no to właśnie jest tak, jak ma być. Czy żona ci daje 1%, a ty jako mąż dajesz 99%, no to dalej jest w tym zakresie. Ty masz dać 100, a oczekiwać 0. I też bardzo ważna kwestia. Zanim powiesz tak w dniu ślubu, to jest to tak, że wszystkie wątpliwości przed ślubem należy rozstrzygać na niekorzyść małżeństwa. I po ślubie wszystkie wątpliwości należy rozstrzygać na korzyść małżeństwa. Myślę, że faryzeusze, których tutaj mamy, nie są przedstawieni w złym świetle. Zresztą mamy przykład faryzeusza apostoła Pawła, który był z faryzeuszów, pierwszym z faryzeuszów. Był też faryzeusz Nikodem. I tutaj akurat w tym fragmencie jest sytuacja, gdzie Pan Jezus zdecydował się do tego domu wejść, spożyć posiłek. To oznacza, że przyjął to zaproszenie. Jakoś to zaproszenie zostało przedstawione. Tak widać, że był obserwowany, bo mówi to pierwszy werset, oni go podpatrywali. Wiadomo, był to człowiek z nieba. Każdy z nas, gdyby widział Pana Jezusa, osobiście by go podpatrywał. I nie jest powiedziane, że tu oni mieli jakieś przez Łukasza zgłoszone złośliwe motywacje. I pojawił się tam człowiek, chory na puchlinę. Nie wiem, co to jest za choroba. Kojarzy mi się to, że po prostu całe ciało albo duże jego fragmenty nabierają wody. Kiedyś w szpitalu leżałem z człowiekiem, który miał puchlinę brzuszną, albo wodobrzusze się to nazywało. I była to dosyć dokuczliwa przypadłość. I wtedy Jezus zapytał uczonych w zakonie i faryzeuszów, mówiąc, czy wolno zapad uzdrawiać, czy nie. I ta ich reakcja tutaj jest milczeniem.
No bo w zasadzie co mogli powiedzieć? Byli od małego nauczeni, że tą drogą faryzejską, może rodzice ich nauczyli tego, zaprowadzili ich do synagogi, gdzie weszli pod działalność takich mistrzów faryzeizmu jak Gamaliel. No przecież nie ma tutaj śladu, że ci faryzeusze akurat z tego fragmentu jakoś byli wyjątkowo złośliwi. I Pan Jezus pokazał im, że uzdrowił go, odprawił, ujął go, czyli może przytulił nawet tego chorego. I potem rzekł do nich, jeśli osioł lub wół, którego z was wpadnie do studni, czy zaraz wnet w dzień sabatu go nie wyciągnie. Odwołał się do tego prawa, które znali i do ich codziennej praktyki, którą stosowali, gdy się zdarzy nieszczęście i nie mogli mu na to dać odpowiedzi. Być może faktycznie próbować mogli jakoś na podstawie swojego wyuczonego faryzeizmu tutaj zareagować, ale nie ma informacji, że jakoś się z nim kłócili. Więc tutaj mamy taką sytuację, w której po pierwsze jest Pan Jezus także w domu faryzeusza. Wiemy, że nie był to jedyny raz. Kontakty między nimi dochodziło do różnych kontaktów. I ci faryzeusze to tacy sami grzesznicy jak my. Nic lepszego, nic gorszego. Choć apostoł Paweł mówi, że według sprawiedliwości ludzkiej faryzeusz bez nagany dał to jako taki przykład, można by powiedzieć, no, nie najgorszy. Więc byli to ludzie jakoś wytresowani, wyszkoleni w pewnego rodzaju szkole opinii. Wiemy, że ich doktryna też zawierała pewne elementy, które na przykład na tle saduceuszy wyglądały całkiem nieźle, bo faryzeusze wierzyli w zmartwychwstanie, faryzeusze wierzyli w świat duchowy, w aniołów. Nawet apostoł Paweł, gdy był przed Radą Najwyższą, wykorzystał to i skłócił to towarzystwo, mówiąc, że jest świadkiem zmartwychwstania i wtedy faryzeusze ostro powiedzieli, że być może nawet przemówił przez niego anioł i faryzeusze przeciwko saduceuszom byli obrońcami może nie tyle Pawła, ale przynajmniej kilku rzeczy, które Paweł powiedział. Więc tutaj jest to jednoznacznie widać, że Pan Jezus wchodzi nawet do domu religijnego, wysoko postawionego człowieka, który też potrzebuje Zbawiciela. I nie jest tak, że on kogoś przekreśla. Trochę podobna sytuacja jest też w Jeremiasza. 40 rozdział, gdzie jest ostrzeżenie dotyczące zabójstwa Gedaliasza. Tam była taka sytuacja, że Gedaliasz został po wygnaniu do Babilonu takim punktem pozostawionym w Jerozolimie. I tutaj jest taka sytuacja, że podobnie gdy wszyscy, to jest 11 werset, gdy wszyscy Judejczycy byli w Moabie i u Amonitów i w Edomie i którzy byli we wszystkich innych ziemiach, usłyszeli, że król babiloński pozostawił resztkę ludności Judy i że ustanowił nad nimi namiestnikiem Gedaliasza, syna Achikama. Wrócili wszyscy ci Judejczycy ze wszystkich miejscowości i przybyli do ziemi judzkiej, do Gedaliasza i mieli bardzo obfite zbiory wina i owoców. I aby temu takiemu scentralizowaniu z powrotem przy Jerozolimie zapobiec, właśnie król Amonitów Baasalis posłał Izmaela, syna Netaniasza, aby zamordował Gedaliasza. 14 werset o tym mówi. Ale Gedaliasz, syn Achikama, nie uwierzył temu ostrzeżeniu, bo było ostrzeżenie na ten temat. No i wtedy faktycznie Gedaliasz, syn Achikama, 16 werset, jest opisane, że Gedaliasz powiedział, żeby nie zapobiegać temu, nie zabijać Izmaela, który był po to wysłany.
I 41 rozdział mówi, że jednak właśnie Ismael, syn Nataniasza, zamordował Gedaliasza. No i to jest taki punkt rozproszenia. Tutaj znowu głównym takim punktem geograficznym, w którym to się odbywało, była Jerozolima i było to centrum zgromadzania. Pan Jezus też takim centrum, jak wiemy z 11 rozdziału Jana, jest, że On właśnie miał zgromadzić i zgromadził wszystkie dzieci Boże przez swoją śmierć. I dlatego tutaj jest pewnego rodzaju analogia, choć oczywiście zjawisko jest tam takie, że nie zostało posłuchane to ostrzeżenie i tamten Gedaliasz zginął. I 34 nas wprowadza werset z Ewangelii Łukasza 13:34 do tej myśli, gdzie Pan Jezus nad Jeruzalem mówi takie słowa: Jeruzalem, które zabijasz proroków. Powtórzenie dwa razy nazwy Jeruzalem pokazuje silny taki nacisk emocjonalny, że to nie jest Panu obojętne, co czeka to miasto. I kamienujesz tych, którzy do Ciebie byli posłani. Jest tutaj wyraźna deklaracja, że Pan Jezus jest Bogiem Jahwe Starego Testamentu. Bo tutaj jest: ileż to razy chciałem zgromadzić dzieci Twoje jak kokosz zgromadza pisklęta swoje pod skrzydła, a nie chcieliście. Między innymi właśnie ta sytuacja z Jeremiasza pokazuje jedną z takich prób, gdzie było to postanowienie Boże, żeby to się odbyło wokół właśnie Jeruzalem. I 35. Oto wasz dom pusty wam zostanie. Zapowiada tutaj Pan Jezus swoje właśnie przyjście w chwale, bo mówi: powiadam wam, nie ujrzycie mnie, aż nastanie czas, kiedy powiecie: błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim. To się odnosi między innymi do tego zdarzenia, które będzie miało miejsce 7 lat po zabraniu Kościoła z ziemi, gdzie my po 7 latach razem z Panem Jezusem, Pan Jezus wróci, a my razem z Nimi, jak to już zapowiadał między innymi Henok, że Pan przyjdzie z wieloma swoimi świętymi i to właśnie się wydarzy. Wtedy też przez 7 lat ucisku ta resztka właśnie Izraela doczeka przyjścia i osobistego ujrzenia Pana Jezusa i uznania Go. Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Właśnie wtedy się zrealizuje, że przez to, że wytrwają do końca tego siedmiolecia, będą uczestnikami tego, co mówi tutaj 35 werset. I mamy właśnie wyraźnie pokazane, że samo Jeruzalem jest taką sceną, takim miejscem, gdzie cały czas ta niewierność Izraela jest powodem do kolejnych lekcji z rąk Bożych. Ostatnią lekcją oczywiście jest ukrzyżowanie Pana Jezusa Chrystusa, zamordowanie Go, gdzie On oddał swoje życie, aby je znowu wziął. I jest to wyraźnie taki punkt, po którym już więcej nie będzie żadnych innych prób zgromadzenia. Właśnie dlatego, że czytamy w Jana 11:52, że On umrze, aby zgromadzić właśnie wszystkie dzieci wokół siebie. To zdarzenie, które tutaj mamy w ostatnim wersecie, jest opisane dosyć dokładnie w Zachariasza 14 rozdział, pierwsze wersety od 3 wersetu. Jest tutaj napisane, że oto nadchodzi dzień Pana, gdy będę dzielił w Twoim gronie łupy odebrane Tobie. Zbiorę wszystkie narody do walki z Jeruzalem, miasto będzie zajęte, domy splądrowane, połowa miasta pójdzie w niewolę, lecz resztka ludności nie będzie usunięta z miasta. Potem wyruszy Pan i będzie walczył z tymi narodami, jak zwykł walczyć w dniu bitwy. Jego nogi staną w owym dniu na Górze Oliwnej, która leży naprzeciwko Jeruzalemu od wschodu,
Także Góra Oliwna rozpadnie się w środku na wschód i na zachód, tworząc wielką dolinę. Połowa góry cofnie się na północ, a druga połowa na południe. Wtedy będziecie uciekać do tej doliny między moimi górami, gdyż ta dolina będzie sięgała aż do Azel. A będziecie uciekać tak, jak uciekaliście przed trzęsieniem w czasach Uzjasza, króla judzkiego. Potem przyjdzie Pan, mój Bóg, a z Nim wszyscy święci. I jest wyraźnie powiedziane, że potem od 6 wersetu już jest nowe przymierze, czyli w owym dniu stanie się tak, nie będzie upału, ani zimna, ani mrozu i będzie tylko jeden ciągły dzień i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj wyraźnie widzimy te słowa w pełnej harmonii. Natomiast jeszcze z psalmu 118 są te słowa, które tutaj Pan Jezus też przytacza, który przychodzi w imieniu Pańskim. 118:26. Psalm 118:26. I tutaj jest: błogosławiony, który przychodzi w imię Pana, błogosławimy Wam z domu Pańskiego. Psalm 118:26. Że prorok nie mógł zginąć gdzie indziej, jak tylko w Jerozolimie. I tutaj dostrzegamy właśnie w tym 22 wersecie, że Pan Jezus w stronę Jerozolimy podążał, nauczając, chodząc po miastach, wioskach, i to był Jego kierunek od samego wcielenia, od samego urodzenia, bo jako wyjątkowy On urodził się po to, żeby za nas umrzeć na krzyżu Golgoty, a ta realizacja się przybliżała. I 23 jest w pewnym kontraście do tych dwóch przypowieści, porównań, przyrównań z wcześniejszych wersetów, bo przecież wielkie drzewo, czy też unoszące się ciasto, kojarzy się z czymś, co rośnie. A tutaj jest pytanie, które zdradza, że faktycznie jest tutaj odpowiedzi pewna taka myśl, że ci uczniowie zrozumieli to w ten sposób, że bardzo mało ludzi będzie uratowanych, zbawionych. Czy mało jest tych, którzy będą zbawieni? Czy to w ogóle jest duże czy małe grono? Tu jest pytanie, czy jest mało. No i widzimy, że to jest pytanie, na które można odpowiedzieć tak, albo odpowiedzieć nie. A Pan Jezus nie odpowiada ani tak, ani nie. Tylko wskazuje na to, że jest po prostu bardzo wąska ta droga, przez którą niewielu obecnie korzysta, choć kiedyś wielu będzie chciało wejść, ale już nie będą mogli. To pokazuje nam na taką zasadę, że Bóg jest cierpliwy, ale w pewnym momencie cierpliwość Boża się zakończy. Wnosi też mamy potwierdzenie w objawieniu 7 rozdział. Gdy patrzymy na 9 werset, to mamy wielki tłum, którego nikt nie mógł policzyć, z każdego narodu, plemienia, ludu, języka, który stał przed tronem i przed barankiem. I Izrael, który się do narodów nie zalicza, jak to było w proroctwie już Balaama. 4 werset. Usłyszałem liczbę opieczętowanych, 144 tysiące opieczętowanych ze wszystkich pokoleń synów Izraela. Czyli tutaj jest policzalne, a tu jest nikt nie zliczyć. Czyli ogromna ilość w tym ostatnim siedmioleciu 70 tygodni Daniela.
Jeśli chodzi teraz o to, że to jest takie wielkie drzewo, jak porównamy to miejsce z Tymoteusza, gdzie mamy powiedziane, że to jest wielki dom, i porównamy to z listami Pana Jezusa do kościołów, czy to do Tiatyry, czy do Sardes, czy do Laodycei, czy też ostatecznie zobaczymy nawet później, już po pochwyceniu, Wielki Babilon, to jeśli chodzi o kościoły, te, które tam są przedstawione, o których wiemy, że one były pełne różnego rodzaju błędów, bo do Sardes wręcz Pan mówi, że masz imię, jakobyś żył, a jesteś martwy. Albo do Tiatyry, że są tam głębie szatańskie, czyli ten kwas. A mimo to tam Pan Jezus ma pojedynczych takich, którzy nie poznali tych głębi szatańskich i oni są zbawieni, narodzeni na nowo w chrześcijaństwie. Więc tutaj sam fakt, że ktoś jest pod wpływem tych niebieskich ptaków, ktoś jest pod wpływem tego kwasu, wyklucza go z aktywnej służby jako dziecko Boże, bo dzieci Boże są w różnych dziwnych miejscach. I wtedy nie mamy z takimi mieć społeczności praktycznej przy łamaniu chleba. Nawet w liście do Tesaloniczan jest powiedziane, że jakiś tam był przykład niektórych, którzy zajmowali się niepotrzebnymi rzeczami. Należało ich napominać jak braci, bo jeżeli oni uwierzyli, że Jezus jest ich Zbawicielem, to nawet jeśli były do nich poważne zastrzeżenia, to były jednak dzieci Boże. A ilu nie znamy wierzących? Ilu nigdy nie spotkamy? A oni są w różnych dziwnych miejscach. Różne są potem wyjścia z takich kręgów, bo oczywiście Duch Święty pracuje w sercu każdego dziecka Bożego i próbuje je wyprowadzić z takich miejsc, ale niektórzy aż do śmierci nie będą wyprowadzeni z takich miejsc. Będą w tych różnych uwikłaniach trwali. I zresztą ten przykład z Wielkim Domem też pokazuje, że może być gliniane naczynie, które jest ewidentnie niezbawionym człowiekiem, w domu użyte do zaszczytnych celów, bo się nam podoba. I również złota miska, która obrazuje nam zbawionego chrześcijanina, może być użyta do niegodziwych rzeczy, bo się zanieczyściła. Czyli takie dziecko Boże, które mieliśmy w 5 rozdziale 1 listu do Koryntian, które żyło z żoną ojca swego, jeśli przyjmiemy, że to był brat, którego potem udało się przywrócić w 2 liście do Koryntian, no to ten grzech go zawiódł do tego, że zgromadzenie go musiało wyłączyć. Ale to nie było tak, że on byłby potępiony. Jeśli był zbawiony, to aby duch był zbawiony w Dzień Pański. Takie są różnego rodzaju uwikłania. Więc tutaj faktycznie ptaki niebieskie wskazują na zło, kwas wskazuje na fałszywą naukę, ale większość fałszywych nauk, które są w chrześcijaństwie, to nie są herezje potępienia. To tylko tacy, którzy wyznają herezję potępienia, nie są zbawieni. Czyli na przykład, że uczą, że zbawienie jest z uczynków, albo uczą, że zbawienie da się własnymi wysiłkami podtrzymać, albo wierzą, że trzeba do Boga przyjść przez Marię. To są herezje potępienia, diabelskie głębie. Ale są nauki fałszywe, nie będę ich teraz reklamował i wymieniał, ale jest ich setki, tysiące, które są, można powiedzieć, dziwactwami. Dziwactwami, które są z punktu widzenia możliwe do pogodzenia z tym, że ktoś jest narodzony na nowo. Dziwnie to wygląda, ale powodują, że tych ludzi z nami społeczności nie ma. Bo zwyczajnie oni nawet nie rozumieją tego, że ich miejsce, na przykład jeśli są w naszej okolicy, jest przy Panu Jezusie w niedzielę, bo nie uznają nauki o jedności ciała Chrystusowego, nie uznają tego, że jest tylko jeden Kościół na całym świecie, a to jest nauka z Biblii,
Jeżeli ktoś jej nie uważa, no to jest zakwaszony, nie ma go z nami, ale jest dzieckiem Bożym. Więc tutaj musimy pamiętać o tym, żebyśmy za szybko nie wyciągali niektórych wniosków, bo wielu poznamy w niebie, którzy się zdziwimy, że ich spotkaliśmy i będzie tam brakować wielu, których się spodziewaliśmy, że tam spotkamy. Od 4 wersetu. Ewangelia Jana, 4 rozdział, od 5 wersetu. Mowa jest o Panu Jezusie. Przybył więc do miasta samarytańskiego, zwanego Sychar, blisko pola, które Jakub dał swemu synowi Józefowi. A była tam studnia Jakuba. Jezus więc zmęczony podróżą usiadł sobie przy studni. Było to około 6 godziny. Wtem przyszła niewiasta samarytańska, aby nabrać wody. Jezus rzekł do niej, daj mi pić. Uczniowie Jego bowiem poszli do miasta, aby nakupić żywności. Wtedy niewiasta samarytańska rzekła do Niego, jakże Ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, o wodę. Żydzi bowiem nie obcują z Samarytanami. Odpowiadając jej, Jezus rzekł do niej, gdybyś znała dar Boży i tego, który mówi do ciebie, daj mi pić, wtedy sama prosiłabyś go i dałby ci wody żywej. Mówi do niego, Panie, nie masz nawet czerpaka, a studnia jest głęboka, skądże więc masz tę wodę żywą? Czy może Ty jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam tę studnię i sam z niej pił, i synowie jego, i trzody jego? Odpowiedział jej Jezus, mówiąc, każdy, kto pije tę wodę, znowu pragnąć będzie. Ale kto napije się wody, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu. Rzecze do niego niewiasta, Panie, daj mi tej wody, abym nie pragnęła i tu nie przychodziła, by czerpać wodę. Mówi jej, idź, zawołaj męża swego i wróć tutaj. Odpowiedziała niewiasta, mówiąc, nie mam męża. Jezus rzekł do niej, dobrze powiedziałaś, nie mam męża. Miałaś bowiem 5 mężów, a ten, którego teraz masz, nie jest twoim mężem. Za prawdę powiedziałaś. Rzekła mu niewiasta, Panie, widzę, żeś prorok. Ojcowie nasi na tej górze oddawali Bogu cześć, Wy zaś mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy Bogu cześć oddawać. Rzekł jej Jezus, niewiasto, wierz mi, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie oddawali czci Ojcu. Wy czcicie to, czego nie znacie. My czcimy to, co znamy, bo zbawienie pochodzi od Żydów. Lecz nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w prawdzie, bo i Ojciec takich szuka, którzy by Mu tak cześć oddawali. Bóg jest duchem, a ci, którzy Mu cześć oddają, winni Mu ją oddawać w duchu i w prawdzie. Rzekła Mu niewiasta, wiem, że przyjdzie Mesjasz, to znaczy Chrystus. Gdy On przyjdzie, wszystko nam oznajmi. Rzekł jej Jezus, ja, który mówię z Tobą, jestem Nim. W tej właśnie chwili przyszli Jego uczniowie i dziwili się, że rozmawiał z niewiastą. Nikt jednak nie rzekł, o co pytasz, albo o czym z nią rozmawiasz. Niewiasta tymczasem pozostawiła swój dzban, pobiegła do miasta i powiedziała ludziom, chodźcie, zobaczcie człowieka, który powiedział mi wszystko, co uczyniłam. Czy to nie jest Chrystus? Wyszli więc z miasta i przyszli do Niego. I dalej od 39 wersetu. I wielu Samarytan z tego miasta uwierzyło weń dzięki świadectwu niewiasty, która mówiła, powiedział mi wszystko, co uczyniłam. Gdy więc Samarytanie przyszli do Niego, prosili Go, aby u nich pozostał i pozostał tam 2 dni. I jeszcze więcej ich uwierzyło dzięki nauce Jego.
i mówili do niewiasty: wierzymy już nie dzięki Twemu opowiadaniu, sami bowiem słyszeliśmy i wiemy, że ten jest prawdziwie Zbawicielem świata. Dotąd Słowo Boże. Mamy tutaj Pana Jezusa, który jest w miejscu, które odrzucało Go z definicji, bo był niewłaściwej narodowości. I Samarytanie mieli tradycję, historię, która mówiła im, że nie mogą mieć nic wspólnego z nikim, kto pochodzi z plemienia żydowskiego. I mamy też kobietę, która miała wiele barier, która z pewnością, gdybyśmy chcieli ją po ludzku zakwalifikować, czy ktoś taki w ogóle nadaje się do szukania Boga, to byśmy powiedzieli: no każdy inny, tylko nie ty. Wszyscy, tylko nie taka osoba jak ty. Ale to są ludzkie myśli. To są ludzkie bariery. To jest diabelskie, przyziemne myślenie. Boża prawda jest taka, że każdy może przyjść do Pana Jezusa Chrystusa, aby zostać uratowanym od należnej mu kary piekła wiecznego. Nikt nie zasłużył z ludzi na niebo. Każdy z nas zasłużył na piekło. Każdy, kto choć raz w życiu zgrzeszył, zasłużył na wieczne potępienie w jeziorze ognia i siarki. I tylko jeśli Pan Jezus stanie się zastępcą takiej osoby, że weźmie na siebie cały gniew Boży, to tylko wtedy taka osoba zamiast do należnego piekła trafi do nienależnego tej osobie nieba. Czy Jezus jest już Twoim Zbawicielem? Czy Jezus jest już Twoim zastępcą? Czy gniew Boży dalej ciąży na Tobie? Czy Pan Jezus wziął Twój gniew na siebie samego? Czyli Boży gniew należny Tobie spadł na Niego około 2000 lat temu na krzyżu Golgoty. Przybył do miasta samarytańskiego zwanego Sychar, blisko pola, które Jakub dał swemu synowi Józefowi. Była tam studnia Jakuba. Jezus, więc zmęczony podróżą, usiadł sobie przy studni. Było to około 6 godziny. Wtem przyszła niewiasta samarytańska, aby nabrać wody. Tutaj mamy z jednej strony normalną historię. Idzie mężczyzna zmęczony podróżą, siada zmęczony pod studnią i chce mu się pić. Przychodzi kobieta z wioski i chce nabrać wody. Rzecz zwykła w tamtych czasach. Ale jest tutaj także znaczenie duchowe. Studnia wskazuje na ludzkie tradycje, na ludzkie różnego rodzaju korzenie w ziemi, jakie my jako ludzie zapuszczamy, mając swoją historię, swoją narodowość, swoje zabobony, swoje przesądy, swoje różnego rodzaju przeświadczenia oparte na różnych przesłankach. Tutaj jest to oparte na bardzo dobrym źródle, bo Jakub był człowiekiem Bożym, podobającym się Bogu. Czyli można by powiedzieć, że miał tutaj bardzo dobre podłoże ten naród samarytański, bo odwoływał się do męża Bożego, do człowieka, który był Bogu miły. Ale niestety to zawodzi, bo jedyne korzenie, jakie możemy zapuścić, to powinny być korzenie zapuszczone w Bogu. Bezpośrednio ukorzenić się w Chrystusie, a nie w żadnej ludzkiej tradycji. I widać, że ta kobieta chciała pomóc. 9 werset. Niewiasta samarytańska rzekła do niego najpierw z wyrzutem: jakże ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, o wodę? Czyli przecież wy, Żydzi, gardzicie nami, Samarytanami. Jak ty w ogóle możesz przekraczać taką barierę? Ale Pan Jezus przekracza każdą barierę, żeby znaleźć się przy grzeszniku, żeby uratować grzesznika. Nie ma takiej bariery, której Pan Jezus nie przekroczy, żeby ciebie uratować. Nie ma takiej przeszkody, której Pan Jezus nie byłby
gotów przekroczyć, byleby Ciebie przyprowadzić do tego, żebyś skorzystał z Jego zbawienia. I tutaj tak samo jest. Dla Pana Jezusa te ludzkie tradycje, ludzkie bariery nic nie znaczą. Odpowiedział jej Jezus i rzekł do niej: gdybyś znała dar Boży i tego, który mówi do Ciebie, daj mi pić, wtedy sama prosiłabyś Go i dałby Ci wody żywej. Jak niewiele potrzeba, wystarczy poprosić Pana Jezusa o życie wieczne i On daje bez wypominania. W Twoim sercu poproś Pana Jezusa: Panie Jezu, jestem martwy duchowo, ja potrzebuję Ciebie, bo Ty masz życie wieczne. Daruj mi życie wieczne, bo bez Ciebie umrę na wieki w jeziorze ognia i siarki. Więc możesz to zrobić w sercu, nie ze względu na ludzi, nie ze względu na tradycje, nie ze względu na historię, nie ze względu na różnego rodzaju ludzkiego typu zabobony, przesądy i przeświadczenia, ale tylko i wyłącznie Ty i Bóg. Ty i Bóg sam na sam. On wie, co się rozgrywa w Twoich myślach, w Twoim sercu. W Twoich myślach i w Twoim sercu zawołaj do Jezusa: Panie Jezu, ratuj mnie, bo ja nie jestem w stanie o własnych siłach być uratowanym przed należnym mi gniewem Bożym. Mówi do Niego: Panie, nie masz nawet czerpaka, a studnia jest głęboka. Skądże więc masz tę wodę żywą? Tutaj od razu widać, że nie chodzi o naturalną wodę. Nie chodzi o wodę H2O, jak to w chemii zapisujemy. Nie chodzi o wodę z kranu. Chodzi o wodę żywą, którą ma tylko i wyłącznie Bóg na podstawie tego, że uwierzy się Jezusowi Chrystusowi jako swojemu Zbawicielowi. Czy może Ty jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam tę studnię i sam z niej pił, i synowie jego, i trzody jego? Tak, Pan Jezus jest większy od każdego ludzkiego autorytetu, od najbardziej pochwalanego człowieka. Pan Jezus jest daleko lepszy niż tysiące, dziesiątki tysięcy ludzi. I Salomon mówi, że wśród 10 tysięcy ludzi znalazł tylko jednego. I to właśnie Pan Jezus jest tym jednym, godnym zaufania. Wielu przyjaciół prowadzi do zguby, ale jest jeden przyjaciel, który jest bliższy niż brat, mówi w innym miejscu Słowo Boże. Więc tym przyjacielem, który jest bliższy niż brat, bliższy niż Jakub, bliższy niż bohater narodowy Twojego kraju, to jest Pan Jezus Chrystus. Pan Jezus jest większy od każdego. Odpowiedział jej Jezus, mówiąc: każdy, kto pije tę wodę, znowu będzie pragnąć. Tak, wszystkie ludzkie wynalazki, wszystkie ludzkie religie, wszystkie ludzkie sposoby radzenia sobie z problemem zawodzą. One są tymczasowe. Jeśli weźmiemy lekarstwo na przykład na grypę, to za chwilę złapie nas przeziębienie. Wyleczymy się z przeziębienia, złapie nas co innego. Wszystkie ludzkie lekarstwa mają to do siebie, że są chwilowe, nie pomagają na nic. Jeśli napijemy się tej wody z kranu, znowu za chwilę będziemy dzień później bardzo mocno chcieć pić. Ale ta woda, która jest od Pana Jezusa, która nie ma nic wspólnego z wodą fizyczną, to jest woda życia wiecznego, woda, którą ja Mu dam, to mówi werset 14, woda, którą ja Mu dam, stanie się w Nim źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu. Ci, którzy uwierzyli Panu Jezusowi Chrystusowi, mogą to zaświadczyć, że od momentu, gdy uwierzyli Panu Jezusowi, nie tylko sami mogą być napojeni Słowem Bożym, ale również mogą z tego Słowa Bożego udzielać innym. Bo to jest źródełko w każdym wierzącym, że on może Pana Jezusa pokazać wszystkim ludziom dookoła. To się z niego wylewa. Jednego więcej, u drugiego mniej, ale jest tego znacznie więcej. To jest cud Boży, że ten człowiek, który wcześniej sam pragnął, nagle staje się fontanną, ma w sobie żywot wieczny i ten żywot jest żywotem obfitującym. Życie wieczne starcza do tego, żeby samemu być zbawionym, ale także, żeby z tego przekazać Słowo Boże ludziom dookoła, żeby oni mogli przyjść do Pana Jezusa, uwierzyć Panu Jezusowi, przyjąć Jego zbawienie, stać się dziećmi Bożymi.
rzecze do niego niewiasta: Panie, daj mi tej wody, abym nie pragnęła i tu nie przychodziła, by czerpać wodę. Właśnie to musisz zrobić. Przyjść do Pana Jezusa w sercu i powiedzieć do Niego w Twoim sercu, w Twoich myślach: Panie Jezu, daj mi tej wody, bo ja jestem spragniona, bo ja jestem spragniony, ja usycham bez Ciebie. Mówi jej: idź, zawołaj męża swego i wróć tutaj. Jakież celne powiedzenie Pana Jezusa, bo któż jest bliższy dla kobiety niż mężczyzna, którego świadomie wybiera, żeby z nim założyć najbardziej intymną więź na ziemi, jaką jest małżeństwo. Pan Jezus mówi: chodź, zawołaj tutaj tego, któremu zaufałaś całym Twoim życiem. Nie ma bardziej mocnej inwestycji w życiu człowieka, jak znaleźć współmałżonka. I to mówię o tych naturalnych relacjach. I faktycznie ta kobieta miała takiego męża, ale odpowiada: nie mam męża. Dlaczego? Chwilę później dowiadujemy się. Miała 5 mężów. 5 razy zaczynała na nowo. 5 razy zaczynała z pełnym przekonaniem, że to już właśnie teraz jest ten człowiek, któremu może zaufać, człowiek, z którym może związać całe swoje życie, i cię nie opuszczę aż do śmierci, mówi przysięga między mężem a żoną. I ona była gotowa temu mężczyźnie zaufać we wszystkim. 5 razy się zawiodła i ten, którego teraz masz, nie jest twoim mężem. Czyli jest 6 raz. 6 pokazuje nam na ludzkie zdolności. Człowiek osiąga maksimum zdolności do 6, nigdy 7. I tutaj też to mamy. Ona tyle razy próbowała, tyle razy była pewna, że to już jest to, bo przecież inaczej by z nim nie poszła zawrzeć związku małżeńskiego. Tyle razy była pewna, że wreszcie znalazła. I znowu nie znalazła. Rzekła mu niewiasta: Panie, widzę, żeś prorok. I to jest ten 7. Oczywiście nie chodzi o to, że ona z nim miała zawrzeć jakiś związek małżeński, bo nie taka jest myśl. Pan Jezus jest tym, z którym możemy związać swoją duszę na śmierć i życie. I możemy mu w pełni zaufać. Bardziej niż żonie, bardziej niż mężowi, bardziej niż swojemu bohaterowi narodowemu, bardziej niż komukolwiek, kto jest godny zaufania, możemy zaufać Panu Jezusowi. I Pan Jezus właśnie tutaj jest. I ona mu zaufała, o czym widzimy, 20 werset mówi, bo nagle rozmawia z nim o bardzo poważnej kwestii religijnej. Ojcowie nasi na tej górze oddawali Bogu cześć. Ona zaczyna kwestionować swoją religijną przynależność. Zaczyna sprawdzać, co ten człowiek, do którego ma zaufanie, powie na temat jej tradycji religijnej, historycznej czy narodowej. Wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy Bogu cześć oddawać. Czyli my, Samarytanie, mamy taką tradycję. Wy, Żydzi, macie taką tradycję. Która tradycja jest dobra? Ta czy inna? A Pan Jezus mówi: ani ta, ani ta. Ani ta, ani ta. Prawdziwa relacja jest bezpośrednio w duchu i w prawdzie z Bogiem Ojcem. 21 werset. Niewiasto, wierz mi, już nadchodzi godzina, że ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie oddawali czci Ojcu. To jest wszystko przeszłość. To jest wszystko cień rzeczy przyszłej, a przyszłą tą rzeczą w tamtym momencie był krzyż Golgoty. Pan Jezus Chrystus umarł na krzyżu Golgoty i te wszystkie cienie miały tylko sygnalizować, że przyjdzie doskonały zastępca, który zastąpi na krzyżu Golgoty tego grzesznika, który ufa Chrystusowi, i całkowicie ten grzesznik będzie mógł mieć odkupione grzechy przez tą doskonałą ofiarę Pana Jezusa. Wy czcicie to, czego nie znacie. My czcimy to, co znamy. Czyli jedna religia jest jednak lepsza od drugiej, bo zbawienie pochodzi od Żydów. Czyli żydowska religia, jeśli chodzi o religię, była wyżej niż samarytańska. Tu nie ulega wątpliwości. Więcej światła było w żydostwie. Ale to jedno i drugie jest już nie
aktualne. 23 werset mówi: nadchodzi godzina i teraz ta godzina już jest, jak Pan Jezus rozmawia z tą niewiastą, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w prawdzie. I tak samo ty oddaj Bogu Ojcu cześć w duchu i w prawdzie, przyjmując Jezusa Chrystusa jako twojego Zbawiciela, uhonorowując wysiłek Ojca, że posłał swego Syna, aby umarł za twoje grzechy. Oddaj Mu w ten sposób cześć w duchu i w prawdzie, że w duchu, gdzie ludzie nie widzą, co ty robisz, nie słyszą, co ty mówisz, ale Bóg Ojciec słyszy, co ty w sercu mówisz do Niego. I weź Pana Jezusa jako doskonałego zastępcę za ciebie i przedstaw Bogu. Powiedz: Boże, Pan Jezus umarł za mnie. Ja wiem, że Jego doskonała ofiara za mnie wystarczy. On jest doskonałym zastępcą za mnie. On wziął na siebie cały gniew należny mi. Ja nie muszę iść do piekła, bo Ty dałeś Syna za mnie jako zastępcę. Bóg jest duchem, a ci, którzy Mu cześć oddają, winni Mu ją oddawać w duchu i w prawdzie. W taki sposób możesz uhonorować Boga. I to jest jedyna możliwa tutaj rzecz, którą możesz zrobić, gdzie masz różnego rodzaju przeszłość za sobą, różnego rodzaju bariery ludzkie, różnego rodzaju próby pomocy, które nie działają już, bo tylko Pan Jezus jest tym, który działa. Tym, który jest doskonałym zastępcą. I faktycznie 25 werset mówi, że ta niewiasta wie, że przyjdzie Mesjasz. To znaczy Chrystus. Gdy On przyjdzie, wszystko nam oznajmi, wszystko nam opowie. On nam wszystko wyjaśni. I Pan Jezus mówi: no właśnie Ci wyjaśniłem, bo to ja jestem Nim. Ja jestem Chrystusem, ja jestem Mesjaszem, właśnie Ci to przedstawiłem. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Ja, który mówię, jestem z Tobą. Ja, który mówię, jestem Nim. Ja, który mówię z Tobą, jestem Nim. W tej właśnie chwili przyszli Jego uczniowie i dziwili się, że rozmawiał z kobietą. Oczywiście nikt z nich nie pytał, o czym z nią rozmawia, dlatego że wiedzieli, że Pan Jezus, jeśli rozmawia z kobietą, rozmawia na pewno o sprawach swego Ojca i przedstawia jej drogę zbawienia. Czy i my, drodzy wierzący, bracia i siostry, mamy takie zaufanie do innych braci i sióstr, że jeśli widzimy brata i siostrę w różnych sytuacjach, to wiemy, że na pewno jest to rzecz, którą on dobrze wykonuje. Czy on robi to w różnych kontekstach, to zawsze robi to ku budowaniu Królestwa Bożego. Tak właśnie uczniowie wiedzieli, że Pan Jezus na pewno robi wszystko dobrze. I niewiasta tymczasem pozostawiła swój dzban, co pokazuje, że porzuciła ten związek z religią swoją samarytańską i nie poszła spokojnie. Ona pobiegła do miasta, powiedziała ludziom. Czyż to nie jest wspaniałe? To źródło już w niej wypływało. Już zaczęło wyciekać z niej źródło nowego życia. Już zaczęło kipieć. Chodźcie, zobaczcie człowieka, który powiedział mi wszystko, co uczyniłam. To jest Chrystus. Czy to nie jest Chrystus? Sprawdźcie to. Musicie to wiedzieć. Wyszli więc z miasta i przyszli do Niego. Do kogo przyszli? Do Pana Jezusa przyszli. Ty też musisz przyjść do Pana Jezusa. Nie do człowieka, nie do religii, nie do tradycji, nie do żadnych ludzkich ustanowień, tylko do Pana Jezusa. I wielu Samarytan z tego miasta, 39 werset, uwierzyło w Niego dzięki świadectwu niewiasty, która mówiła: powiedział mi wszystko, co uczyniłam. To źródło z niej zaczęło wypływać. To źródło napoiło innych. To źródło płynie z serca każdego wierzącego dziecka Bożego, każdego zbawionego chrześcijanina, każdego, kto uwierzył, że Jezus jest jego zastępcą. Jeśli nie masz takiego źródła, to albo przykryłeś go grubymi płytami betonowymi, albo po prostu tego źródła w tobie nie ma. Pokutuj, wołaj do Boga. Jest jeszcze szansa, żebyś przyszedł do Niego po zbawienie, bo brak tego wypływu jest świadectwem przeciwko tobie. I jeszcze więcej ich uwierzyło.
dzięki nauce Jego i mówili do niewiasty: wierzymy już nie dzięki Twemu opowiadaniu, sami bowiem słyszeliśmy, co powiedział. Sami wiemy, że Ten jest prawdziwie Zbawicielem świata. Jezus jest Zbawicielem świata. Ale czy Jezus jest Twoim Zbawicielem? Bóg nie ma wnuków. Jeśli nawet Twoi rodzice są wierzący, to Ty musisz osobiście stać się dzieckiem Bożym. Pan Jezus musi osobiście stać się Twoim Zbawicielem. Ty musisz Go osobiście zaprosić do swojego życia. Nie możesz odziedziczyć tego po swoich rodzicach, po swoich dziadkach, bo to będzie tak jak ta studnia Jakuba, bezużyteczne. Troszkę się napijesz z tej wody, którą dziadek wykopał, czy ojciec wykopał, i znowu będziesz pragnął. Będzie to znowu susza w ustach po chwili. Ale jeśli sam przyjdziesz w duchu i w prawdzie do Pana Jezusa, to sam usłyszysz i sam będziesz wiedział, że Jezus jest Twoim Zbawicielem. 17 werset i 18 są ze sobą powiązane. I widzimy tutaj Pana Jezusa, który doprowadził z jednej strony do zawstydzenia wszystkich swoich przeciwników, natomiast do radości wszystkich ludzi, którzy cieszyli się z Jego działania. I jako kontynuację Pan Jezus przechodzi do pokazania Królestwa i upodabnia Go do dwóch takich rzeczy. Jedna drzewo, drugie kwas. Jedna dotyczy właśnie rozrostu tego Królestwa i historycznie faktycznie tak było i obserwowaliśmy to w historii, że ta garstka uczniów, głosząc bardzo mocne przesłanie, jakim było przesłanie o tym, że Jezus zmartwychwstał, rozpropagowała to po różnych zakamarkach największego wtedy państwa znanego w historii w tamtym czasie, czyli Cesarstwa Rzymskiego. I w oficjalnym języku tego państwa, czyli Grece Koine, zostało to spisane, co mamy dzisiaj w Nowym Testamencie, w postaci Nowego Testamentu. I dzisiaj to Królestwo Boże w takim szerokim zakresie obejmuje wszystkich, którzy formalnie wyznają Jezusa jako ważną osobę w ich życiu, albo Boga jako ważną osobę w ich życiu. Uznają Jego królowanie w jakiś sposób, czy to bardziej lub mniej świadomy. I jeżeli spojrzymy na pisma Pawła, to widzimy, że to Królestwo Boże jest też tam porównane do wielkiego domu, w którym są naczynia o różnej jakości. I w tym Królestwie Bożym są osoby narodzone na nowo, zbawieni z łaski Bożej, chrześcijanie, ale również osoby, które tylko formalnie tą przynależność deklarują z różnych powodów. Czasami szczerych, czasami tylko na zasadzie wierności tradycji swojej rodzinie, czasami jako pewnego rodzaju forma patriotyzmu wobec swojego państwa. I to jest bardzo, bardzo takie właśnie tutaj widoczne, że w tych krzewach, w tych gałęziach się gnieżdżą ptaki niebieskie. Ptaki niebieskie co do zasady nie mają dobrego miejsca w Piśmie Świętym. To są różnego rodzaju moce nieczyste. Było to widać w Starym Testamencie, że one były zwyczajnie nieczyste. Jadły
różnego rodzaju ścierwo, ale unosiły się w powietrzu, czyli można powiedzieć taki obraz kogoś, dla kogo sprawy wzniosłe, duchowe, religijne nie są bez znaczenia, ale równocześnie których pokarmem jest pokarm nieczysty. I też tutaj mamy ten kwas, który także nie ma dobrego miejsca. Na przykład 5 rozdział, 1 list do Koryntian mówi, że odrobina kwasu całe ciasto zakwasza i jest on tam przez apostoła Pawła przedstawiony jako zło, jako rzecz negatywna. I tutaj widzimy, że ta kobieta faktycznie wzięła te 3 miary mąki i w nich rozczyniła kwas i wszystko skisło. Wszystko się zakwasiło przez ten wpływ takiego zmieszania rzeczy przaśnych z kwaśnymi. I faktycznie to chrześcijaństwo, które znamy, Królestwo Boże w tej zewnętrznej formie, zawiera w sobie zarówno tych, którzy są prawdziwie narodzeni na nowo i to są dzieci Boże, jak i tych, którzy są jak najbardziej tylko i wyłącznie martwymi duchowo zewnętrznymi wyznawcami. Mamy powiedziane 11 rozdział Rzymian. Jeśli zaczyn jest święty, to i ciasto. Czyli taką zasadę tutaj apostoł Paweł przytacza, a werset wcześniej: jeśli bowiem odrzucenie ich, czyli Żydów, jest pojednaniem świata, to czym będzie przyjęcie ich, jeśli nie powstaniem do życia zmartwych? I faktycznie ta fałszywa nauka o tym, że już się dokonało zmartwychwstanie, była za czasów apostoła Pawła, co widzimy w 2 liście do Tymoteusza, od 16 wersetu 2 rozdziału. A pospolitej i pustej mowy unikaj, bo ci, którzy się nią posługują, będą się pogrążali w coraz większą bezbożność, a nauka ich szerzyć się będzie jak zgorzel, albo jak gdańska ma, jak rak. Jedno i drugie pokazuje, że to rak się przerzuca, robi przerzuty i kilka takich przypadków choroby gdzieś w naszych okolicach poznaliśmy, gdzie ludzie już byli wyleczeni, a potem gdzieś znowu to na różne części organizmu się przerzuca i robi trudności. Tak samo fałszywa nauka w ciele po prostu chrześcijaństwa się przerzuca. Można przyjrzeć się choćby ruchowi charyzmatycznemu. Zaczęło się gdzieś tam na Azusa Street, a potem się to rozszerzyło i w zasadzie każda denominacja teraz ma jakąś namiastkę ruchu charyzmatycznego u siebie, niezależnie od barw, niezależnie od tradycji, niezależnie od tego, jak teologiczne nauki u nich zaprzeczały temu. Teraz mają grupy, które to praktykują. I tutaj z kolei apostoł Paweł wspomina Hymeneusza, a nauka ich szerzyć się będzie jak zgorzel. Do nich należy Hymeneusz i Filetos, którzy z drogi prawdy zboczyli, powiadając, że zmartwychwstanie już się dokonało, przez co podważają wiarę niektórych. Paweł mówi, że przyjęcie Żydów będzie jak powstanie zmartwych, bo tu jest 15 werset. Jeśli bowiem odrzucenie Żydów jest pojednaniem świata, to czym będzie przyjęcie ich, jeśli nie powstaniem do życia zmartwych? Więc tutaj takie nauczanie, że już rzekomo się ono dokonało w ustach Hymeneusza i Filetosa, było porównane do takiej fałszywej nauki. Faktycznie dzisiaj większość denominacji uczy tak jak Hymeneusz i Filetos, że mamy nowe przymierze, że to już zmartwychwstanie, przyjęcie Żydów już się dokonało, że już jest tysiącletnie królestwo. Niektórzy nawet już to tysiącletnie królestwo zakończyli, bo na przykład Kościół rzymskokatolicki w tysiącletnim roku twierdził, że już się tysiącletnie królestwo kończy i stąd mamy co roku 31 grudnia Sylwestra obchodzonego, bo właśnie wszyscy czekali zgromadzeni w różnych katedrach na koniec świata i co się okazało? Skończył się rok tysięczny, nie ma końca świata i wszyscy krzyknęli imię ówczesnego papieża Sylwester.
bo się ucieszyli, że jego fałszywe proroctwo, że już tysiącletnie królestwo się kończy, okazało się fałszywe. I zaczęli świętować. I stąd mamy no, to, co co roku jest kultywowane. Ale wzięło się to oczywiście z tego fałszywego nauczania, że rzekomo nowe przymierze już się zaczęło kiedyś tam. Nie. Takich fałszywych nauk jest pełno. I można całą gamę ich ruszać, ale ten przykład, że właśnie są dwie dobre rzeczy. Woda potrzebna do chleba i mąka, która mąka symbolizuje Pana Jezusa. Gdy uczniowie proroccy wkroili trujące ogórki do zupy, to prorok kazał dosypać mąki, która symbolizowała Pana Jezusa i ta zupa stała się jadalna. Tak samo woda wskazuje na Słowo Boże. Ale jeżeli weźmiemy osobę Pana Jezusa i prawdziwe Słowo Boże i dołożymy do tego fałsz kwasu, wychodzi właśnie całkowicie coś niezgodne z Duchem Bożym. W brytyjskim wydaniu 328 strona. Rozdział 28, pierwsza księga Samuela. W tym czasie zebrali Filistyńczycy swoje wojska na wyprawę wojenną z Izraelem. I rzekł Akisz do Dawida: wiesz zapewne, że musisz wyruszyć ty i twoi wojownicy ze mną w moim chówcu. A Dawid odpowiedział Akiszowi: dobrze, sam się przekonasz, czego dokona twój sługa. Więc Akisz rzekł do Dawida: dlatego mianuję cię moim stróżem przybocznym na cały czas. Samuel już umarł. I cały lud izraelski odbył po nim żałobę. I pochowali go w Ramie, rodzinnym jego mieście. Saul zaś usunął z kraju wywołujących duchy i wróżbitów. Zebrali się tedy Filistyńczycy i wkroczywszy rozłożyli się obozem w Szunem. Także Saul zebrał wszystkich Izraelitów i rozłożył się obozem w Gilboa. A gdy Saul zobaczył obóz Filistyńczyków, zląkł się i serce jego bardzo się zatrwożyło. I pytał się Saul Pana, ale Pan nie dał mu odpowiedzi ani przez sny, ani przez święte losy, ani przez proroków. Wtedy rzekł Saul do swoich sług: poszukajcie mi kobiety wywołującej duchy, a pójdę do niej i zapytam się jej. I odpowiedzieli mu jego słudzy: jest oto kobieta wywołująca duchy w Endor. Przybrał więc Saul inny wygląd, przywdział inne szaty i wybrał się z dwoma wojownikami. A gdy w nocy przyszli do tej kobiety, rzekli: powróż mi przez ducha zmarłego, a wywołaj mi tego, kogo ci wymienię. Lecz ta kobieta rzekła do niego: wiesz przecie, co uczynił Saul, że wytępił wywołujących duchy i wróżbitów w kraju. Dlaczego ty nastajesz na moje życie i chcesz, abym zginęła? I przysiągł jej Saul na Pana, mówiąc: jako żyje Pan, że nie ściągniesz na siebie przez to żadnej winy. Rzekła kobieta: kogo mam ci wywołać? I rzekł: Samuela mi wywołaj. Gdy ta kobieta ujrzała Samuela, krzyknęła wielkim głosem i rzekła do Saula: dlaczego mnie oszukałeś? Wszak ty jesteś Saul. I rzekł do niej król: nie bój się. Lecz co widzisz? Kobieta odrzekła Saulowi: widzę nadludzką istotę wychodzącą z ziemi.
i rzekł do niej, jaki wygląd jej. I rzekła, starzec to, który wychodzi otulony w płaszcz. I poznał Saul, że to Samuel. I pochylił się twarzą ku ziemi i oddał pokłon. Samuel zaś rzekł do Saula, czemu mnie niepokoisz, każąc mi przyjść? A Saul rzekł, jestem w ciężkiej niedoli. Filistyńczycy wojują ze mną, a Bóg odstąpił ode mnie i już nie daje mi odpowiedzi ani przez proroków, ani przez sny. Przywołałem więc Ciebie, abyś mi oznajmił, co mam czynić. I rzekł Samuel, dlaczego tedy pytasz mnie, skoro Pan odstąpił od Ciebie i stał się Twoim wrogiem? Pan uczynił Ci, jak zapowiedział przeze mnie. Pan wydarł władzę królewską z Twojej ręki i dał ją innemu, Dawidowi. Ponieważ nie usłuchałeś głosu Pańskiego i nie wywarłeś zapalczywego gniewu Pana na Amaleku, dlatego uczynił Ci to, co Pan w dniu dzisiejszym. Nadto wyda Pan Izraela wraz z Tobą w ręce Filistyńczyków. I jutro będziesz Ty i Twoi synowie ze mną, również i obóz izraelski wyda Pan w ręce Filistyńczyków. I zaraz padł Saul jak długi na ziemię, gdyż przeraził się bardzo z powodu słów Samuela. Opadł też zupełnie z sił, gdyż już cały dzień i całą noc nic nie jadł. A gdy ta kobieta przystąpiła do Saula i ujrzała, że jest bardzo wstrząśnięty, rzekła do niego, oto twoja służebnica usłuchała twojego głosu, naraziłam swoje życie i usłuchałam twoich słów, które powiedziałeś do mnie. Teraz więc i ty usłuchaj głosu twojej służebnicy, położę przed tobą kromkę chleba, jedz, abyś miał siłę, gdy wyruszysz w drogę. Nie chciał jednak, mówiąc, nie będę jadł, lecz gdy napierali na niego słudzy, a także ta kobieta, usłuchał ich, wstał z ziemi i usiadł na posłaniu. A owa kobieta miała w domu karmne ciele, szybko je więc zarżnęła i wziąwszy mąki, zarobiła ciasto i upiekła z niego placki. Potem przyniosła to przed Saula i przed jego sługi. A gdy się posilili, wstał i jeszcze tej samej nocy wyruszyli. Mamy tutaj rozdział, który przedstawia dwóch bohaterów. Jeden to sługa Boży Dawid, a drugi to sługa diabelski Saul. Ta nieszczęsna postać Saul bardzo pasuje do tego, co mamy teraz w przyrodzie, bo jest dzisiaj najciemniejszy dzień w roku w naszej szerokości geograficznej. Najdłuższy ciemny dzień, plus minus jeden dzień, oczywiście nie chodzi o detale. I ciemniej w roku już nie będzie, będzie coraz jaśniej. I tutaj też widzimy, jak nisko ten człowiek, Saul, upadł. On był wybrany na króla. Dana mu była łaska, aby w imieniu Pana pilnować Słowa Bożego i strzec go, bo taka była rola króla, aby nie oddalała się Księga Zakonu i aby wydawać wyroki zgodnie ze Słowem Bożym. A widzimy tego bankruta, który nie szuka w Słowie Bożym odpowiedzi, tylko w losach, tylko u proroków, których sobie selekcjonowali fałszywi królowie, bo widzieliśmy, że nawet jeden Achab miał całą chmarę takich proroków, którzy mówili tak, jak król chciał. Po co taki prorok, który mówi tak, jak chce pytający, bez sensu. I nie ma tu wymienione
żeby szukał w Słowie Bożym, tylko szukał przez sny, szukał przez losy, szukał przez proroków. Oczywiście każda z tych form w Starym Testamencie, gdy była używana zgodnie z wolą Bożą, miała swoje miejsce, bo losy były święte. Jeżeli prawo przewidywało zastosowanie losów do udzielenia odpowiedzi, to i na to było miejsce. Natomiast tutaj widać, że on całkowicie był takim człowiekiem pragmatystą. Nie dostał odpowiedzi od Pana, poszedł spytać diabła. Więc jakąś odpowiedź chciał dostać. Obyśmy nie mieli takiej postawy. Nie zawsze musimy znać odpowiedzi na wszystkie pytania. I czasami lepiej nie znać odpowiedzi na niektóre pytania, niż zadać je niewłaściwemu źródłu. I co gorsza, zadać je właściwemu źródłu, ale wcisnąć swoją interpretację i przekrzywić Słowo Boże. To jest bardzo niebezpieczna postawa. I druga postać, którą tutaj mamy, to jest wierny sługa według serca Bożego Dawid. Uwikłany w bardzo dziwną sytuację, bo musi o to walczyć przeciwko swojemu narodowi w wyniku tego, że zawarł sojusz ze światem. Oczywiście nie chodzi o to teraz, żeby Dawida jakoś próbować ocenić pozytywnie lub negatywnie. W takich okolicznościach dziwnych, różnych znajdujemy się zarówno z własnej winy, jak i bez własnej winy. Tu bardziej chodzi o to, że jest pociecha w tym fragmencie, bo pokazuje, i to możemy doczytać w 29 rozdziale, że Dawid nie musiał walczyć przeciwko swojemu narodowi, bo Pan sprawił tak, że książęta filistyńscy nie zgodzili się na to, żeby Dawid szedł z nimi na wojnę. I na pewno Dawidowi było ciężko. Być może nawet, nie jest to zapisane, ale być może się modlił w tej sprawie i Pan dał rozwiązanie. Wołajmy do Pana zawsze, gdy znajdujemy się w dziwnych okolicznościach, których jako dziecko Boże wiemy, że nie chcielibyśmy albo wręcz w zasadzie nie powinniśmy nigdy się znaleźć. I naprawdę znajdujemy się często w różnych relacjach, których dzieci Boże w ogóle nie powinny nigdy się znaleźć, gdyby się kierowały Słowem Bożym. Z wyjątkiem tego, że wynika to z grzechu własnego albo z grzechu innych osób. I są takie sytuacje, ale wyjście jest u Pana. Pan jest tym, który często wyprowadza w sposób ponadnaturalny z różnych takich uwikłań. I nie poddawajmy się. Jeżeli zdarzy się takie coś, to mamy kolana, mamy bogatego Ojca, możemy wołać do Niego. On chętnie, bez wypominania, każdemu, kto szuka u Niego ratunku, to, co jest konieczne, zrobi, żeby nam dopomóc. Czasami musimy przez pewne dziwne kwestie przejść, ale wtedy dostaniemy pokój w sercu, że mamy przez to przejść. I Boże wskazówki, jak się mimo takiej dziwnej sytuacji zachować. I teraz widzimy bardzo niejednoznaczny fragment. Dlaczego? Dlatego, że on jest trudny do opisania, gdyż mamy Saula, który z jednej strony, mówię teraz o 6 wersecie, pytał się Pana, ale Pan nie dał mu odpowiedzi ani przez sny, ani przez święte losy, ani przez proroków. Jak wspomniałem już, o Saulu wiemy, że jest to człowiek, co do którego wiele błogosławieństw dostał. Nawet jest takie utarte powiedzenie, czy i Saul między prorokami. Kilka razy widzieliśmy go, gdy obdarowany przez Pana miał od Pana dary duchowe, z których po prostu
korzystał. To pokazuje, że obdarowanie nie oznacza, że człowiek jest na pewno zbawiony. I mamy tego przykłady, na przykład w Hebrajczyków 6 rozdział, gdzie jest powiedziane o ludziach, którzy wielokrotnie, wieloma sposobami doznawali różnych łask. I tutaj jest też powiedziane o tego typu człowieku, jak był Judasz i jak był właśnie Saul. 6 rozdział od 4 wersetu. 6 rozdział listu do Hebrajczyków. Jest bowiem rzeczą niemożliwą, żeby tych, którzy raz zostali oświeceni i zakosztowali daru niebiańskiego i stali się uczestnikami Ducha Świętego i zakosztowali Słowa Bożego, że jest dobre oraz cudownych mocy wieku przyszłego, gdy odpadli, powtórnie odnowić i przywieźć do pokuty, ponieważ oni sami ponownie krzyżują Syna Bożego i wystawiają Go na urągowisko. O Saulu wiemy, że już w momencie powołania widział, jak działa Duch Boży. Zginęły oślice, które on poszukiwał i w cudowny sposób zostały odnalezione. Także korzystał z wielu innych błogosławieństw i był to człowiek bez dwóch zdań obdarowany. Natomiast nie był dzieckiem Bożym, nie był narodzony na nowo, bo dziecko Boże ma w sobie tą gwarancję, że zły duch go nie opęta. Natomiast u Saula widzieliśmy tą sytuację, że zły duch od Pana przystąpił na niego i gnębił go. Także tutaj widzimy, że zachowuje się jak typowy materialista, który kieruje się tylko i wyłącznie sprawami dalekimi od dróg Bożych. Także mamy o nim wyraźnie powiedziane, że był nieposłuszny, co możemy przeczytać 15 rozdział pierwszej księgi Samuela, co też tutaj jest przywołane. 15 rozdział opisuje, gdy on miał rozkaz Pana, bezpośredni rozkaz Pana, wytępić wrogów. A on nie wytępił, tylko złożył w ofierze część tych złapanych części dobytku. I wtedy Samuel, 22 werset 15 rozdziału, informuje, 15 rozdział, 23 werset, tutaj będzie, dobrze pamiętam, tak, 22 i 23. Samuel powiedział: czy takie ma Pan upodobanie w całopaleniach i w rzeźnych ofiarach, co w posłuszeństwie dla głosu Pana? Oto posłuszeństwo lepsze jest niż ofiara, a uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani. Gdyż nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem jak czary, a krnąbrność jak bałwochwalstwo i oddawanie czci obrazom. Ponieważ zgardziłeś rozkazem Pana, więc i on zgardził tobą i nie będziesz królem. Jakież tutaj jest to głębokie, bo zobaczmy, można by się obruszyć, no jak nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem jak czary. Ale tu mamy nieposłusznego Saula i w 28 rozdziale mamy Saula korzystającego z usług czarownicy. To jest Boży osąd. To nie jest tak, że to było jakieś nietrzeźwe słowo Samuela. On z natchnienia Bożego jednoznacznie pokazał, że nie ma grzechów za jeden punkt i za 10 punktów. I mówi nam to też list Jakuba, 2 rozdział, 10 werset, że jeśli kto zachowa całe prawo, a uchybi w jednym, staje się winnym wszystkiemu. Teraz idąc za narracją, mamy tutaj informację, 8 werset 28 rozdziału 1 Samuela. Przybrał więc Saul inny wygląd, przywdział inne szaty, czyli dołożył staranności, żeby go nie rozpoznano. I mówi do tej czarownicy: powróż mi przez ducha zmarłego, a wywołaj mi tego, kogo ci wymienię.
Problem z czarami jest taki, że większość z tych różnego rodzaju tak zwanych czarów to są bzdury. Różnego rodzaju kłamstwa. Miałem przywilej rozmawiać z moim teściem parę tygodni temu i powiedział, że skoro Barbary jest po wodzie, to Boże Narodzenie na mur beton będzie po lodzie. Mamy dzisiaj skute lodem wszystko, tak, że samochody nie odpalają. To pokazuje, że to są klechdy ludowe. Raz trafi się, raz się nie trafi. Czyli są to różnego rodzaju bajki bez żadnego sensu, bo i Barbary było w tym roku po wodzie i Boże Narodzenie też jest po wodzie. I to jeszcze większej niż Barbary. I tutaj nie działa to. Też wiemy, że nie ma mocy przekleństwo nad Jakubem. I dziecko Boże nie ma się co bać różnego rodzaju czarów, różnego rodzaju tego typu działań. Zresztą tutaj mam drobną satysfakcję, bo akurat teściowi powiedziałem wtedy, że no fajnie, że jest Barbary po wodzie, a ja się modlę, żeby Boże Narodzenie też było po wodzie, bo nie chcę dużo za gaz płacić. No i mam radość, że Pan w taki sposób wydał mu świadectwo, bo jest mocno przywiązany do tych różnych ludowych porzekadeł. I teraz, jeżeli mamy tą sytuację, to tu coś się dzieje. Słowo Boże referuje, że faktycznie doszło do jakiegoś takiego przekroczenia sfery duchowej. I to też ma dla nas takie praktyczne znaczenie, że niestety nie możemy wykluczyć tego, że niektóre z tych rzeczy, które nasi znajomi zaangażowani w różne religie, czy to religie oparte na buddyzmie, hinduizmie, czy mahometanizmie, czy też najbardziej popularne wyznanie rzymskokatolickie, gdzie są różnego rodzaju objawienia, różnego rodzaju wizje, to że nie wszystko z tego jest bajkami, choć oczywiście Słowo Boże mówi, że przez zmyślone opowieści będą wykorzystywać ludzi. Więc spora część tych rzeczy jest zwyczajnie wymyślona, całkowicie bezpodstawna. Ale jest też tak, że część z tych rzeczy może być związana z interwencją demoniczną, gdzie diabeł faktycznie jest lub jego słudzy zaangażowani w rzeczy, które nazywamy rzeczami ponadnaturalnymi. Tutaj mamy kobietę, o której było wiadomo, że ona potrafi wywoływać duchy. Nie wiemy, czy ona od razu miała zamiar wywołać ducha Samuela, czy też raczej miała zamiar okłamać tego Saula, robiąc tajemniczą atmosferę, udając, że coś widzi. I za tym wskazywać może to, że ona się przeraziła, bo tu jest powiedziane, że jak zobaczyła Samuela, to się przestraszyła. Czy ktoś, kto wywołuje regularnie duchy, widząc, że przychodzi duch, którego wywołuje, zareagowałby w tak dynamiczny sposób? Prawdopodobnie nie. Więc to pokazuje kontekstowo, że być może ta kobieta była zwykłą taką cwaniarą, która wiedziała, że ludzie się boją rzeczy nadprzyrodzonych i potrafiła z tego zrobić biznes. Trochę tajemniczej atmosfery, trochę świeczek, trochę dymu i przecież opiera się wszystko na tym, że ona mówi, że kogoś widzi. I co ta osoba mówi? I tak dalej. I jeżeli ktoś ma trudność z tym fragmentem, to może pozostać przy takim wyjaśnieniu, bo faktycznie narracja nie wyklucza takiego rozumienia tego tekstu. Natomiast
część sformułowań jest taka, że jednak może być tak, i to bardzo przemawia ten fragment za tym, że to może tak być, że z tego przedstawienia na potrzeby Saula faktycznie Bóg dozwolił, aby prawdziwy Samuel się ukazał i przemówił w sądowy sposób do Saula jako taką osądzającą mowę. Bo widzimy, że ta rzecz wykracza poza rzeczy, które cwana baba ze wsi mogła wyciągnąć z takich informacji, które miała. Bo oczywiście mogła sobie wyciągnąć informację taką, że coś Saul powiedział kiedyś do Samuela, a Samuel potem odpowiedział Saulowi. Część z tych rzeczy mogła być nawet na tyle jawna, że można było taką intrygę sformułować. Też nie wiemy, kim byli ci dwaj żołnierze. Raczej byli to wysoko postawieni żołnierze z armii Saula i mogli coś z informacji przekazać tej kobiecie. Różne rzeczy się dzieją, pieniądz umożliwia wszystko. Natomiast to, co tutaj widzimy, widzimy taką już sytuację bardzo dramatyczną. Na przykład 17 werset. Tego raczej demon by nie powiedział. Pan uczynił ci, jak zapowiedział przeze mnie. Pan wydarł władzę królewską z twojej ręki i dał ją innemu Dawidowi. Ponieważ nie usłuchałeś głosu pańskiego i nie wywarłeś zapalczywego gniewu Pana na Amaleku. Dlatego uczynił ci to Pan w dniu dzisiejszym. To wygląda jednoznacznie na to, że to mógł powiedzieć tylko ktoś kierowany przez ducha zgodnego ze Słowem Bożym. I dlatego to pokazuje, że to nie koniecznie jest tylko wizja samej tej kobiety, ale rzeczywiście narracja nawet mówi, że Samuel zajrzekł do Saula, 15 werset, czemu mnie niepokoisz, każąc mi przyjść? A Saul rzekł, jestem w ciężkiej niedoli, Filistyńczycy wojują ze mną, a Bóg odstąpił ode mnie i już nie daje mi odpowiedzi. Więc teraz takie praktyczne wnioski, jakie mamy z tego fragmentu. Jeżeli tak daleko pójdziemy w swojej niewierności przeciwko Słowu Bożemu, że będziemy lekceważyć Słowo Boże, to Bóg w pewnym momencie może zamilknąć. I Saul miał wielokrotnie składane świadectwo i wielokrotnie Słowo Boże było do niego kierowane. Wielokrotnie był nieposłuszny temu Słowu Bożemu. Nie nawrócił się do Pana i w pewnym momencie, gdy potrzebował od Pana odpowiedzi, już jej nie dostał. A jedynie zostało potwierdzone to, co czytaliśmy w 15 rozdziale 1 Samuelowej, że to jest związane z tym, ponieważ nie usłuchałeś głosu Pańskiego i nie wywarłeś zapalczywego gniewu Pana na Amaleku. To jest powtórzenie i przypomnienie tego, co już Saul wiedział. Po prostu Bóg zamilkł, w stronę Saula nie miał już nic więcej do powiedzenia, a gdy została wywarta presja, żeby jednak Samuel został w jakiś sposób tutaj zaangażowany, to zostało przypomniane mu tylko to, co już słyszał. I tak jest, że Bóg nie powtarza się, nie powtarza wielokrotnie
pewnych kwestii do osób, do których już zdecydował, że powiedział wszystko. Co najwyżej przypomni to, co zostało już powiedziane. To jest bardzo duża odpowiedzialność wobec osób, które słyszały Ewangelię zbawienia i są, tak jak czytaliśmy w środę, takim drzewem, które już 3 razy było sprawdzane i nie wydało owoców. Już kilka razy miało głoszoną Ewangelię. Hioba, księga, mówi, że Bóg przemawia do każdego człowieka raz lub dwa, lecz na to się nie zważa. W innym miejscu ta sama księga Hioba mówi, że 2 lub 3 razy. Ale to nie jest wiele razów. W Biblii mamy pokazane, że albo człowiek się nawrócił za pierwszym razem, gdy miał głoszone Słowo Boże, albo nigdy nie słyszymy o jego nawróceniu. Więc to jest niewiele razy. Człowieka heretyka po jednym lub drugim razie unikaj. Człowiek, który chce trwać w zafałszowaniu, przez jednego człowieka może dostać 1 lub 2 napomnienia. I też Słowo Boże mówi o pewnego rodzaju takim oszczędnym szafowaniu czasem, żeby wobec tych, którzy do nas nie należą, liczyć czas, bo dni są złe. Naprawdę szkoda marnować czasu na 17. raz przedstawienie Ewangelii komuś, kto nie chce słuchać. Lepiej zamiast 17. raz temu komuś przedstawić Ewangelię, 1. raz przedstawić komuś, kto nigdy nie słyszał. I może być tak, że owoc będzie dużo lepszy. Oczywiście te liczby to nie jest zakon. Jeżeli twoje serce jest rozdarte, bo bliski członek twojej rodziny 65. raz odrzucił Chrystusa w tym roku i ty dalej z rozpaczą modlisz się o niego i z rozpaczą 66. raz chcesz powiedzieć mu o Chrystusie, to nie jest to twoja wina. Nie jest to twój grzech, jeśli to zrobisz. Nie jest to tak, że to jest grzech, że za dużo razy komuś powiemy o Chrystusie. Tu bardziej chodzi o to, że faktycznie Bóg jest Bogiem. Jest królem całej ziemi. On ma majestat. I jeżeli On wie, że dany człowiek już dostał pełen zestaw informacji, to już więcej nie ma nic danemu człowiekowi do powiedzenia, nic. Oczywiście na podstawie tego słowa słyszanego kiedyś dany człowiek może się po latach nawrócić, jeśli dalej będzie żył. To jest możliwe. Mamy świadectwa z życia niektórych osób, że przypominają im się po 30 latach, po 20 latach jakieś słowa, które słyszeli i bez jakiegoś ludzkiego udziału i bez jakiegoś znaczenia nagle w nocy dopada ich bezsenność i przypominają im się słowa matki, które słyszeli 30 lat wcześniej lub słowa kogoś, kto im słowo zwiastował. Bóg jest łaskawy i dopóki człowiek żyje, może się nawrócić. Żywy pies jest w dużo lepszym położeniu niż martwy lew. Ale niestety, jeśli chodzi o Saula, znamy ten smutny koniec. On targnął się na swoje życie i nic nie wskazuje na to, żeby się pojednał z Bogiem przed śmiercią. Natomiast Dawid, widzimy, że został wyprowadzony z tej trudnej sytuacji i zapanował jako król. I jest wiele rzeczy, które trudności spotykają wierzącego, ale w jednym psalmie nawet mamy napisane, czy przy powieściach, wiele trudności spotyka sprawiedliwego, ale Pan wyprowadza go ze wszystkich. Mamy dobrego Pana, który troszczy się o nas i zaopatruje nas stosownie do naszych potrzeb. Tutaj jest powiedziane o tym, że 3 lata przychodzę szukać na tym drzewie owocu. Izrael miał
wielokrotnie i wieloma sposobami dawane szanse. Czytamy to na początku listu do Hebrajczyków. I tutaj te 3 lata, albo 3 takie, można powiedzieć, ważne okresy po nadaniu zakonu. Pierwszy, można powiedzieć, że to jest okres sędziów, całkowicie zawiedli. Potem wybrali sobie króla, okres królestwa, całkowicie zawiedli. Potem wyprowadzenie do Babilonu. Zresztą taki potrójny podział też Ewangelia w rodowodzie przedstawia, że te 3 jak gdyby takie potrójny podział tej odpowiedzialności Izraela, której on zawiódł. I po uprowadzeniu do Babilonu też nie dali rady. No i teraz jest okopanie, czyli ten czas, kiedy Pan Jezus jest na ziemi, składa osobiście świadectwo. Znamy tą historię do końca i faktycznie ta nadzieja wyrażona w 9 wersecie może wyda owoc. Wiemy, że ci, którzy będą tak zwaną resztką izraelską, faktycznie uwielbią Pana i ten owoc w górze będzie wydany w przyszłości. I teraz, jeśli zaśnie, wytkniesz mnie, no niebo i ziemia dopóki są, to obietnica Boża w Jeremiasza 31 mówi, że tak samo Izrael nie przestanie być narodem przed Panem. I też mamy, że to plemię nie przeminie, czyli Izrael, czyli Żydzi. No, następna kwestia. Pokolenie. Genea, to jest plemię. Nie chodzi tam na pewno o odmierzanie czasu. I teraz, jeśli mamy następne w 10 wersecie, to mamy takie określenie synagoga, także w wielu miejscach pisma. Generalnie też jest izraelski kontekst. Kobieta patrzyła na ziemię. Nie mogła patrzeć na Boże sprawy. Także można powiedzieć, że to też jest kontrast. Jeśli jesteśmy tak mocno wpatrzeni w ziemskie sprawy, to nie możemy korzystać z błogosławieństw niebiańskich. I tutaj wiadomo, tak samo Izrael był związany z takim właśnie mocno ziemskim spojrzeniem. I to też 13 werset. Położył na nią ręce i zaraz wyprostowała się. Jak Bóg chce kogoś uzdrowić, to też widzimy w służbie apostołów, że od razu, czy to cień przechodzącego jednego z uczniów, czy też nawet kawałki materiału, które dotknęły jego skóry, wystarczyły, żeby dokonać uzdrowienia. I to też pozwala nam ocenić, czy to jest od Pana uzdrowienie, czy raczej jakieś uzurpowanie sobie różnego rodzaju umiejętności przez różne osoby, które twierdzą, że coś tam umieją w kwestii wyleczenia. Tutaj pismo nie zna czegoś takiego jak wielotygodniowy proces wychodzenia ze świadomości ulegania chorobie na rzecz zrozumienia, że jesteśmy zdrowi. I tutaj jeszcze kwestia takiego odnoszenia się. Słowo Boże mówi, że my mamy się zajmować tylko tymi, którzy do nas należą. Natomiast tymi na zewnątrz mamy się w ogóle nie zajmować w ocenie. Dlatego, że kontekst faktycznie jest trudny do uchwycenia i nie pozwala na obiektywną ocenę. I to nie jest nasz zakres odpowiedzialności. Czy nie raczej mamy sądzić tych, którzy są w zborze? I tutaj też widzimy tą kwestię bardzo takiego wadliwego podejścia w
te dni przychodźcie i dajcie się uzdrawiać. W chrześcijańskich krajach praca lekarza może być wykonywana w niedzielę. Chrześcijańskiego zakresu tutaj wpływu na to mamy dosyć wiele takich aspektów, czyli strażak pracuje w niedzielę. I to też dla nas jest praktyczne takie wskazanie tutaj Pana Jezusa, który pokazuje, że w dzień sabatu swego wołu czy osła tamci ludzie nawet obwiązywali, to tym bardziej nie ma czegoś takiego jak ograniczenie służby ratowania, pomocy innym ludziom, żeby to ograniczać do jakichś dni. Dobry uczynek można robić przez cały tydzień. Jeśli ktoś przestrzega dnia, jak mówi apostoł Paweł, dla Pana go ma przestrzegać, ale nawet jeśli w tym przestrzeganiu dnia jest jakieś ograniczanie aktywności, co wcale chrześcijańskie zasady nie wskazują, że ma być takie coś, bo jeden przestrzega, drugi nie przestrzega, każdy niech zostanie przy swoim zdaniu, to tutaj jest taka wskazówka, że ci, którzy ten dzień przestrzegają w sposób ograniczając aktywność, to niech nie ograniczają w tym czasie czynienia dobrze. To Pismo na to nie daje przyzwolenia. Oczywiście w Hebrajczyków Bóg definiuje odpocznienie, albo inaczej mówi, że słowo sabat znaczy odpoczynek. Więc jeśli teraz przyłożylibyśmy tę miarę, to zachęcam do przeczytania sobie tego odcinka, zastępując słowo sabat słowem odpoczynek. To jest właśnie ta myśl, którą przed chwilką słyszeliśmy, że właśnie ten dzień idealnie nadawał się do tego, żeby tą pokutę ratować.